Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. 3 minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. 1192 już, a więc zbliżamy się powoli do wydania 1200. I bardzo jestem ciekaw, na razie nieobsadzone chyba, ale zajrzę za chwilę do kajetu. Sam jestem ciekaw, to chyba w połowie za przyszłego tygodnia wypadnie, około wtorku, 2 lutego. Akurat o, w święto Matki Bożej Gromnicznej, no więc no, będzie świąteczne wydanie. Ale póki co jesteśmy tu i teraz, proszę Państwa. Jak zawsze zapraszam na 2 godziny. Mam nadzieję, spędzimy je wspólnie. Rozpoczynamy od poniedziałku do czwartku, o tej porze właśnie Nocne Światła, 4 razy w tygodniu i program trwa do pierwszej, czasami ciut dłużej, ale to myślę nikomu na szkodę nie wychodzi. Może oprócz paru minut mniej spania. Zapraszam do słuchania nas nie tylko na częstotliwościach lokalnych Radia Plus, to w całym kraju rzecz jasna, natomiast na całym świecie, na całym globie, tam gdzie dostęp do sieci, oprócz może tych oceanicznych przestrzeni, gdzie rzeczywiście internet jakoś tam nie dociera, no to wszędzie można nas odbierać za pomocą, rzecz jasna, internetowego radia, które znajduje się na stronie, no jakiejś, żeby innej, radioplus.pl, przycisk włącz radio uruchamia odsłuch, natomiast u góry tej strony jest zakładka programy, która prowadzi do archiwum Nocnych Świateł, gdzie te 1191 dotychczasowych wydań z ostatnich 7,5 roku można znaleźć, odsłuchać, pomyśleć nad tym, zobaczyć, czy to ważne dla mnie, a mam nadzieję, że jest ważne i podobnie jak i dzisiejszy program będzie ważny. Już widzę to po zainteresowaniu na Facebooku, na który zapraszam. Tam na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, jest forum wymiany myśli dla słuchaczy Nocnych Świateł. Komentarze, myśli, wątki, pytania, które chcecie Państwo dodać do naszej rozmowy. Oczywiście jak najbardziej mile widziane, zachęcamy, zapraszamy do tego. I od razu już mówię, w czym rzecz. No, dzisiaj temat, myślę, niełatwy, ale ważny i potrzebny. Wielokrotnie słuchacze upominali się o to, i słuchacze, i słuchaczki. Tak więc wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i sygnałom, które do mnie docierały, Państwo pisali niejednokrotnie, żeby ten temat poruszyć, więc po prostu bierzemy się z tym za bary. A rzecz jasna w cyklu Miłość w praktyce, który to dzisiaj, jak to zwykle, raz w miesiącu się pojawia w Nocnych Światłach, więc rozpoczynamy w takim razie miłe spotkanie pierwsze tegoroczne ze współtwórczyniami tego cyklu, którymi są, jak zawsze, dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Izabela Kobierecka, psycholog, trener komunikacji i rozwoju. Izo, dobry wieczór. Witam cię równie ciepło. Dobry wieczór. Miłe damy obie na linii Skype. Jak Państwo dobrze wiedzą, od prawie 3 miesięcy tak, no, jedni morsują, my skajpujemy po prostu w radiu. Ja jeszcze nie morsowałem, więc ja chyba też czuję się obywatelem gorszej kategorii. Niemniej mam nadzieję to nadrobić. Weekend nadchodzi, temperatura wzrasta, śnieżyca w Warszawie, ale ku mojemu zaskoczeniu temperatura wzrosła, więc no, myślę, że jeżeli podskoczy jeszcze troszeczkę ciut powyżej zera, to może się odważę. Kto to wie, chociaż moje doświadczenia związane z morsowaniem wspominam, no, boleśnie, generalnie rzecz biorąc. 2 razy się za to brałem, to było lata temu i jakoś, jak wspominam, to nie zachęca mnie to, ale kto wie, no, jak lód się do wody rzucił cały, to może ja za nim podążę. Proszę Państwa, ale już dobra, tych dywagacji precz, one zostają za nami, przechodzimy do istoty sprawy. Jaki wpływ na relacje małżeńskie mają tak zwane kastrujące żony? O tym dziś rozmawiać będziemy. I tutaj od razu powiedzmy, że no nie chodzi o takie panie, które latają z sekatorem i polują na męskie przyrodzenie. Nie. No to jest po prostu takie sformułowanie, które w jakiś tam czas temu pojawiło się w psychologii relacyjnej i dotyczy takiej sytuacji, kiedy żona dominuje męża, no ale dominuje go w sposób specyficzny. Więc zanim tutaj ja zacznę jakieś myśli dodawać, to przede wszystkim oddaję głos ekspertom.
na ten temat, żeby myśl początkową, tą zasadniczą rozwinęło. Możemy, dawniej się mówiło kobiety noszące spodnie. No teraz mówi się kobiety kastrujące żony. Czy to jest równoznaczne sformułowanie, czy nie? Ja się zastanawiam, wiesz, nad tym tematem, znaczy, w sensie no, jest jaki jest, taki jaki podałeś, ale czy to chodzi tylko o żony? Dlatego zastanawiam się, czy są w ogóle kastrujące kobiety. Czyli szerzej, czyli nawet w pracy, w środowiskach, w których przebywamy, w miejscach, gdzie spędzamy czas, no teraz trochę bardziej wirtualnie, ale to też można robić, kastrować można wirtualnie, kastrować, czyli co tak naprawdę? Czyli no, w pewien sposób pozbawiać sił witalnych, pozbawiać siły do życia, pozbawiać no, może swojej tożsamości, powiedziałabym raczej ją tłamsić. No takich męskich cech charakteru. I też zastanawiam się, czy tylko kobiety są kastrujące. Ja wiem, że w tej audycji będziemy o tym rozmawiać, o kobietach. No bo to cykl miłość w praktyce. No, głównie o relacjach rozmawiamy. Aczkolwiek rzeczywiście nie. Słusznie ale mówisz, ja że spektrum jest szersze. Niemniej, no, tak w zamyśle skupimy się tutaj jednak na relacjach damsko-męskich. Nie, to wiadomo, że tak, tylko bardziej mi chodzi o to, czy to jest domena tylko kobiet, taki sposób zachowania oczywiście pewnej grupy, czy też takie samo zachowanie można widzieć u mężczyzn wobec kobiet na przykład, jeżeli mówimy już o relacjach męsko-damskich. Oczywiście ta kastracja wyglądałaby inaczej, ale przypuszczam, że też może być. Ja wiem, że to nie jest temat dzisiejszego spotkania, niemniej to zawężenie nie dotyczy, przypuszczam, tylko naszej płci, czyli płci pięknej, nazwijmy to tak, która czasem może być obrzydliwa i, no, i dająca, że tak powiem, zły przykład i niszcząca, krótko mówiąc. To może ja zrobię jedno zastrzeżenie. Mira, to w takim razie stop, cofam się do momentu, kiedy postawiłem kropkę i powiem jedną rzecz. Że w takim razie ja chcę tutaj zwrócić uwagę na zasadniczą, bardzo istotną myśl, która chce, żeby nam tutaj przyświecała przez te 2 godziny. Mianowicie, że nie zebraliśmy się tutaj, żeby dokopać komukolwiek, czy kobietom, czy mężczyznom. I nie jest tak, że będziemy teraz pokazywać palcem, że te kobiety są B, a ci mężczyźni to są po prostu pantoflarze, bo tutaj myślę, nie jest tylko tak, że kobieta ma wpływ na to, co się dzieje w relacji. Absolutnie nie. Ma pewne cechy charakteru, natomiast również mówić będziemy o kryzysie męskości. I tutaj no, nie chciałem za dużo wtłoczyć do tytułu programu, żeby on się nie stał zbyt pojemny, żebyśmy też nie złapali paru srok zaraz. Możemy zrobić za jakiś czas program o kryzysie męskości. Jestem do tego przygotowany, bo szykuję się już od dłuższego czasu. Ale chciałem to tylko podkreślić i już oddaję głos z powrotem. To ja tylko dopowiem jeszcze jedną rzecz, że aby mogły być kastrujące kobiety, muszą być obok nich mężczyźni, którzy gdzieś w jakiś sposób na to przyzwalają. Nie powiem, że się godzą, ale ostatecznie są w tę relację, w taki układ włączeni. To jest raz. A dwa, takie postawy w kobietach też skąd się biorą. To nie jest tak, że ona się nagle objawia, kiedy już są małżeństwem w takim zachowaniu i w takiej postawie właściwie życiowej. Że gdzieś jest tego początek, który no, się rozwija jak nić Ariadny i pytanie, do czego potem prowadzi, prawda? I że to jest jednak, jak w każdej relacji, przynajmniej dwustronne, tak? Czyli, że jest ona i jest on. I że ta relacja przebiega na tej linii. To ja tyle gwoli wstępu. No to jak już jest taki dość rozbudowany wstęp, to bym tylko dodała na początek od siebie, że zgodzę się z tym, że te kastrujące kobiety niekoniecznie muszą tylko objawiać się w relacji damsko-męskiej, ale również w tym szerszym kontekście chociażby pracy, czy też właśnie w życiu zawodowym. A biorą się, tak jak Mira już też wspomniałaś o tym, nie biorą się te kobiety znikąd, tylko też doświadczenie życiowe, pewnie wychowanie i to, że była na przykład dominująca mama i brak ojca,
to często kobiety uczą się dominacji, między innymi wtedy, kiedy nastąpi jakiś kryzys męskości, chociażby w domu rodzinnym. I często mamy samodzielne, samotne, muszą założyć te portki przysłowiowe i robić trochę za dwie osoby w rodzinie, bo problem kastracji, na to bym strasznie chciała zwrócić uwagę, nie dotyczy tylko dominujących matek, które zostały i teraz po prostu tych biednych chłopców, synów kastrują, tylko kastracja takiego młodego chłopaka, bo od tego trzeba byłoby pewnie zacząć, odbywa się właściwie na polu dwóch tutaj relacji z ojcem i z matką. Matki są często za blisko i za bardzo chcą, a mężczyźni, którzy odchodzą, za mało się starają albo nie mają też możliwości, aby na przykład przekazywać jakiś wzorzec męskości, taki jak oni by widzieli. I potem, kiedy pojawia się już dojrzewanie i mamy możliwość dokonywać samodzielnie wyborów, czasami właśnie po tej nici Ariadny idziemy i znajdujemy bardzo podobne kobiety do swoich mam. No tak, tutaj drogą takiego, znaczy metodą suplementu, no skoro dodajemy poszczególne takie elementy do całości układanki, no to trzeba tutaj powiedzieć, bardzo słusznie zauważył to przed momentem Norbert na Facebooku, odpowiadając na pytanie Kamili, że no, są mężczyźni, którzy w pewien sposób chcą być tutaj w cudzysłowie kastrowani dla wygody i tak zwanego świętego spokoju, jak to Kamila napisała, bo w wielu przypadkach są już wykastrowani pierwotnie przez dominujące lub samotne matki. Czyli rzeczywiście tutaj, zaczynając w ogóle naszą rozmowę, no trzeba spojrzeć na to, że zarówno te kobiety tytułowe, jak i mężczyźni, którzy są nadmiernie ulegli i tych cech męskich no, nie przejawiają, przywódczych i no, takich, które kobieta by od nich oczekiwała, więc siłą rzeczy też przejmuje pewne obowiązki, które mężczyzna z natury swojej powinien wnosić w relacje, też ma to swój skutek, a więc przyczyna zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet tkwi no na pewno w zranieniu. No bo kim jest taka kobieta kastrująca? Na pewno to jest osoba, która ma wiele trudnych doświadczeń i cierpień. No i jeżeli w domu rodzinnym na przykład nikt nie traktował jej z szacunkiem, a najczęściej była to krytyka, no to sama w ten sposób, można powiedzieć, przyjmuje ten schemat i powiela go dalej, no bo nikt nie pokazał, że może być inaczej. No i jeżeli tego jest za dużo, jeżeli tych komunikatów takich wymagających i krytycznych, a za tym idących lekceważących jest nadmiernie dużo, no to ta rola w pewnym momencie zaczyna się stabilizować i kobieta no jest takim nadwornym krytykiem, który spycha tego mężczyznę nieszczęsnego do narożnika. To znaczy, ja myślę, wiecie co, że rzeczywiście trudno, znaczy tak, jak tak im głębiej wchodzimy w tę tematykę, tym bardziej mi się uzmysławia, że ponieważ przypuszczam, wielu z nas ma w swoim środowisku czy w otoczeniu po prostu takie osoby, które w jakiś sposób te cechy wykazują, więc natychmiast może się uruchamiać taka reakcja złości, niechęci, niezgody na coś, tak? Że siłą rzeczy nam się przypominają różne rzeczy. Mogą. Nie powiem, że na pewno, ale mogą. I one też mogą powodować, że narasta w człowieku najzwyczajniej w świecie złość. Złość, która też coś pokazuje. Nawet jeżeli to się dzieje teraz podczas tej audycji, rozmów, czy takich no, swobodnego dialogu i próby opisania na razie tego tematu. I mówię o tym dlatego, że bardzo łatwo jest wtedy, ty to powiedziałeś, Paweł, ale ja to chciałabym jeszcze podkreślić, że bardzo łatwo jest wtedy uprościć pewne rzeczy. Bardzo łatwo jest gdzieś pod linijkę podciągnąć, że to jest to i to, kropka, tak? Nienawidzę, mam dosyć, wszystkie są takie, albo wszyscy są tacy. Nic się nie da zrobić, ja jestem ofiarą, też nic ze sobą nie jestem w stanie zrobić, nie podołam dalej, zawsze taki byłem i taki zostanę, tak?
I myślę sobie, że może tak, bo chcę to nazwać, może udałoby się nam w tej rozmowie i z Państwem oczywiście, tak, po drugiej stronie, żebyśmy poszukali gdzieś takich sił w nas i takich skojarzeń, myśli, które zamiast tak naznaczać negatywnie pewne ewidentnie złe postawy, spowodują, że coś nam się jakby w głowie odetka, że trochę nam się zachce zmienić coś, że spróbujemy zobaczyć w czymś, co do tej pory było jakąś naszą porażką, może taką trampolinę do odzyskania siły. Ależ Miro, zawsze przecież w Nocnych Światłach to robimy. Natomiast pewne zjawiska pokazujemy paluszkiem i mówimy, to jest takie, a to jest siakie. I przyjrzyjmy się tym, czy tak jest w naszym życiu, a może nie, a może inaczej, a może podobnie. No i co z tym wszystkim zrobić, jeżeli tak jest. Więc tutaj na pewno nie będzie tak, że rozgrzebiemy wszystko i zostawimy takie, no, można powiedzieć, taki bałagan. Nie, no podążamy w kierunku tego, co zrobić, aby albo nie dopuścić do rozwoju takiej sytuacji, albo jeżeli już ona jest, no to po prostu co zrobić, żeby z niej wyjść. Bo im bardziej się ona będzie pogłębiała, tym bardziej będzie miała no, taki charakter kuli śnieżnej toczącej się. Im dłużej, im niżej, tym po prostu większa i tym miażdżąca, w końcu zamienia się w lawinę. No, a ofiara nie będzie tylko jedna, to nie będzie tylko ten mąż, który rzeczywiście poczuje się wykastrowany, no ale również to będzie nieszczęśliwa żona, która nagle zobaczy, że z tego małżeństwa nic nie wyszło i ona nie będzie wiedziała dlaczego, bo przecież chciała wszystko dobrze. A tutaj no, na początek jednak powinniśmy pewien znak postawić, bo to sformułowanie kastrująca to jest stosunkowo nowe, ale kiedy mówimy tutaj niejednokrotnie w Nocnych Światłach o bardzo poważnym problemie, jakim jest osobowość kontrolująca, no to dawniej na tą kobietę kastrującą, czy mężczyznę, no, którego byśmy tutaj w jakiś sposób nazwali adekwatnie do kobiety kastrującej, no bez względu na to, jak zwał, tak zwał, no to są to osoby kontrolujące, nadmiernie kontrolujące, które po prostu nie dają powietrza drugiej osobie. No. Zawsze ona będzie gorsza, bo zawsze coś zrobi nie tak jak trzeba, zawsze czegoś będzie za mało albo za dużo, albo za głupio, albo zbyt mądrze, no bo ho, 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 bo wszystkie rozumy pozjadał, a gdybyś na przykład zamiast tego wyrzucił śmieci porządnie, to by było lepiej, zamiast tutaj filozofię uprawiać w domu, która nikomu nie jest potrzebna, itp. itd., prawda? Więc to jest coś takiego, co możemy tutaj oczywiście używać zamiennie tego sformułowania kastrujący czy kontrolujący, no bo w gruncie rzeczy to i tak na jedno wychodzi. Mhm. Iza, co ty na to? Znaczy, ja bym powiedziała, że bardzo szeroko to na razie zakreślamy i ja bym powiedziała, że tutaj dwie strony, bo w momencie, kiedy mówimy o kobiecie kastrującej, to ją stawiamy trochę w roli kata, a mężczyzna, który jest kastrowany, jest w pozycji ofiary. Natomiast prawdą jest, że nie ma kata bez ofiary i ofiary bez kata, że na pewne rzeczy mamy przyzwolenie i to nie zawsze musi być to przyzwolenie od tej osoby, która pozornie czuje się silniejsza, czy ten kat, tylko też na przykład uzmysłowienie sobie, że wchodzę w taką rolę ofiary i pozwalam sobie wejść na głowę i pozwalam się kontrolować i pozwalam komuś zawłaszczać różne dziedziny życia, które są również dla mnie istotne i pozwalam sobie na ośmieszanie, deprecjonowanie albo na dotrwienie, na przykład z mojej osoby, to dobrze jest mieć tego świadomość i też jak gdyby coś z tym robić. Ja bym powiedziała, że można bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę, że właściwie wszystkiemu winne są matki, które wychowują. No bo jeżeli widzimy dominującą matkę, która w ten sposób rozstawia wszystkich po kątach i właściwie jest jaki nieobecny ojciec, i ta nieobecność może być symboliczna na zasadzie, że on jest, ale ogląda w dzisiejszych czasach powiedzmy Netflixa, w dawnych czasach może jakiś, nie wiem, program sportowy, albo jest, nie wiem, z kumplami, albo szedł na ryby, albo po prostu siedział i czytał gazetę i właściwie go nie było, to nie zawsze musi być sensu stricte rozstania. To może być rozstanie takie symboliczne, że ta osoba po prostu się nie angażuje w wychowywanie, chociaż jest obecna. Więc te dzieci, niezależnie jakiej są płci, uczą się, jak właściwie funkcjonuje, no, to jest normalna rodzina.
Ja myślę, że to, co pani Kamila powiedziała, że część obowiązków mężczyźni bardzo wygodnie dają kobietom. Naprawdę, bez żadnego właściwie takiego szemrania, bo jest to wygodnie, żeby na przykład mieć przyjemne rzeczy, miała na głowie jedna osoba, a ja mogę być od jakichś zadań specjalnych. Bardzo często mężczyźni na przykład wchodzą w taką pozycję, że oni w domu pomagają żonom, pomagają, tak jakby to żony robiły bałagan, robiły zawieruchę w domu, a oni po prostu pomagają, bo są tacy fenomenalni, że pomogą mi odkurzą, nie wiem, dywany albo wyrzucą śmieci. To też jest wystawianie siebie w takiej roli trochę, że ja tutaj przychodzę i mogę pomóc, ale nie muszę. To czasami nie jest na dzień dobry wejście na równi i ustalenie, że staramy się na przykład w jakiś sposób sprawiedliwy podzielić obowiązki. Sprawiedliwy nie znaczy zawsze 50-50. To nie zawsze będzie oznaczało to, że ja muszę większe zadań domowych robić, a ty mniejszość. Bo to w dzisiejszych na przykład czasach może naprawdę wyglądać różnorako, chociażby z tego względu, że jest gro kobiet, która naprawdę dużo lepiej zarabia od mężczyzn. I ustalanie na przykład zadań domowych, gdzie ona by miała się zajmować bardziej domowym ogniskiem, jest trochę bez sensu, kiedy ona może wygenerować na przykład lepsze zarobki niż taki mężczyzna. Ale też, że gdyby... musi odważyć się pozostawić dzieci pod opieką męża, no bo kto najlepiej zaopiekuje się dzieckiem? Ja. Kto je najlepiej nakarmi? Ja. Kto najlepiej uszykuje obiad? Ja. Kto najlepiej pracuje? Ja. Kto najlepiej zarabia? Też ja. No więc, uwaga, on to się do niczego nie nadaje. No. Znaczy nie, tutaj taki problem może być, że nie, myślę Paweł, że teraz mówimy o takiej skrajności, że wiesz, ona może decyduje się na zostawienie, ale na przykład krytykuje te działania, które potem robi ten mąż. Że może to nie jest aż tak, że ona na nic nie pozwala, natomiast bardzo mocno ingeruje w sposób, w jaki spędza czas, jak coś wykonuje, albo jak czegoś nie robi. Moim zdaniem tutaj to opuszczenie kontroli jest dla wielu kobiet problematyczne, ale chciałabym też powiedzieć o tym, że gastrowani mężczyźni mają w tym jak gdyby też czasami trudność zauważenia, że to nie jest tak, że wszystkie kobiety są takie, tylko właściwie ja trochę mogę mieć takie wyobrażenie na temat kobiet, więc ja czasami nawet nie wiem, że mogłoby być inaczej, bo ja od najmłodszych lat widzę właśnie tego typu kobiety. Zresztą mi się wydaje, że pod tym względem, Paweł, jest coś takiego, że jest kryzys męskości, bo jakbyśmy mieli naprawdę skupić się na tym, jak właściwie wyglądają współczesne domy, to większość, no nie chcę powiedzieć, że większość, ale spora część na pewno, dzieciaków jest chowana przez kobiety. Kryzys męskości jest. Co do tego to w ogóle nie ulega wątpliwości. Teraz moim zdaniem bardziej mężczyźni są nieobecni naprawdę fizycznie, bo jest więcej rozwodów, jest więcej rozstań i tak dalej, ale kiedyś, nie wiem, mojego pokolenia na przykład mamy bardziej były zaangażowane, a ojcowie byli od zadań specjalnych. No, jest to druga strona tego zagadnienia. Jest to druga strona medalu i rzeczywiście, tak jak wspomniałem na samym początku, że tutaj tego zagadnienia dzisiejszego, czyli kastrujących kobiet, nie da się rozpatrywać bez przyjęcia tutaj drugiej części dołączenia tego spojrzenia, które mówi nam o tym, że kryzys męskości jest, kryzys rodziny jest i to jest rzeczywiście rzecz niezaprzeczalna i tutaj wątkiem na pewno zawsze uzupełniającym będzie mężczyzna, dlatego co on wnosi, na co pozwala, jak stawia granice i na pewno tutaj będziemy się temu także w tym dzisiejszym programie przyglądać. A rozmawiamy, proszę Państwa, dzisiaj o tym, jaki wpływ na relacje małżeńskie mają tak zwane kastrujące kobiety. To w cyklu Miłość w praktyce. Na linii Skype są z nami współtwórczynie tego cyklu Izabela Kowierecka, psycholog, trener komunikacji i rozwoju, dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości. A Państwa zapraszamy jak zawsze na Facebook, komentarze, myśli i pytania na profilu Radia Plus. Za chwilkę wracamy na ciąg dalszy. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. W Nocnych Światłach dzisiaj w cyklu Miłość w praktyce rozmawiamy o tym, jaki wpływ na relacje małżeńskie mają tak zwane kastrujące kobiety. Na linii Skype są z nami współtwórczynie cyklu dr Mira Jankowska, mentor
Mistrzowskiej Akademii Miłości, Izabela Kobierecka, psycholog, trener komunikacji i rozwoju na Facebooku. Jak zawsze miejsce na Państwa myśli, komentarze i pytania. Norbert napisał, w bardzo wielu przypadkach namawiam na terapię partnerską lub wręcz z całą rodziną na terapię rodzinną, czyli tutaj systemową tak zwaną. Im więcej ludzi w rodzinie lub w związku zrozumie swoje błędy, tym więcej osób zacznie coś ze sobą robić. Natomiast bezwzględnie dla wycofanych mężczyzn terapia i warsztaty męskości. Męski terapeuta pokazał to w swojej książce. Trzeba się czasem nauczyć być, jak w tytule, czasem czuły, czasem barbarzyńca. No, panie Norbercie, ma pan dużo racji. Jak tutaj już parokrotnie nadmieniliśmy, temat jest szeroki i dwutorowy, przynajmniej dwutorowy, bo dotyczy nie tylko kobiet, ale i mężczyzn. I tutaj każda z płci coś wnosi w tę relację. Kastrujące kobiety, czyli kontrolujące kobiety, kontrolujące osoby, no i wycofani mężczyźni. Oczywiście są związki, kiedy ten podział jakoś tam działa, to znaczy tak wygląda, jak wygląda i ludzie na swój sposób żyją szczęśliwie. Dla nich jest to w porządku, bo tak sobie ułożyli życie i może być im wygodnie. Jednak w wielu sytuacjach, no takie wzięcie nadmiernej odpowiedzialności i kontroli nad różnymi sprawami, no zaczyna być męczące i dla jednej osoby, tej, która kontroluje i jest bohaterem, który robi wszystko dosłownie, zarządza praniem, gotowaniem, finansami, pracą, domem i tak dalej, w pewnym momencie zaczynają się kłótnie, awantury, żale i wykazywanie, że ty nie dajesz rady, że nie pomagasz, no ja wszystko muszę robić, a generalnie jak przychodzi co do czego, to daj, ja lepiej to zrobię od ciebie, albo w ten sposób mi nie pomagasz, no i ogólnie za mało mnie przytulasz, a przecież no kiedy przytulać, jak ja jestem ciągle zajęta, ta, która chce być przytulana, po prostu nie ma czasu na to, żeby być przytulaną. No i generalnie tutaj, ponieważ mówimy w tytule, zaznaczyliśmy to sformułowanie, które pojawiło się w pewnym momencie w języku terapii relacji, kobieta kastrująca. Otóż no, ma to ewidentny wpływ na pożycie seksualne. I mężczyzna, który no, coraz bardziej będzie się wycofywał i być może jest to pewnego rodzaju nisza, w której on się w jakiś sposób dla swojej własnej wygody źle zrozumianej umości, no to ta nisza w pewnym momencie okaże się dla niego pułapką. Bo oczywiście jak żona wszystko zrobi, to on będzie miał czas na to, żeby sobie posiedzieć, poczytać gazetkę sportową, prawda, pooglądać skoki, a jak nie skoki, to piłkę nożną, a jak nie, to wyjść z kolegami. Tylko nagle okazuje się, że tak jak mówiła Siza, on jest po prostu nieobecny. I faktycznie jest nieobecny, więc im bardziej będzie nieobecny, tym rzeczywiście bardziej więcej będzie miał tych kamyczków w ogródku swoim, które będzie można pokazać palcem i zobacz, a ty tego nie zrobiłeś, a tutaj to, a to leży odłogiem, ja to wszystko muszę robić, ja muszę z kluczem francuskim ganiać i tutaj hydraulikę domową naprawiać, a ty, chłop, to tylko taki chłop tylko z nazwy właściwie. No i jak facet słyszy takie rzeczy, no to zaczyna być chłopem tylko z nazwy, no rzeczywiście, facetem tylko z nazwy i generalnie jak przychodzi co do czego, jak zaczyna być jakieś zbliżenie, no to nagle okazuje się, że no jest słabo, a jak jest słabo, no to potem jest jeszcze bardziej słabo w życiu codziennym, a w życiu intymnym jeszcze gorzej i to jest takie sprzężenie zwrotne, im gorzej, tym gorzej. Można byłoby powiedzieć, że w momencie, kiedy za dnia zarządza jedna osoba, a druga się wycofuje, czy tutaj w naszym tytule kastrująca kobieta zarządza, a ten kastrowany się wycofuje, to potem seks, czy w ogóle pożycie między małżonkami może być traktowane jako taka taryfa przetargowa, tak, że ja nie angażuję się w nasze pożycie seksualne, bo nie mam na to czasu, bo ja mam tyle obowiązków, że sił po prostu nie mam, a poza tym facet powinien zdobywać kobietę, a ty nawet nie próbujesz zdjąć ze mnie różne obowiązki, żebym miała ochotę i wenę. W związku z tym, na przykład, bo ty mówisz, że może być w ogóle słabo z pożyciem, jeżeli w ogóle do tego pożycia seksualnego dochodzi, bo tutaj kobiety mogą również bardzo mocno nagradzać i karać za to, że na przykład nie spełnia różnych oczekiwań mąż czy partner.
To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że bardzo często kobieta, która zarządza wszystkimi obszarami i nosi te przysłowiowe portki, to dla niej w pewnym momencie, to jest naprawdę taka równia pochyła, mężczyzna zaczyna być totalnie aseksualny. Że to, co właściwie ona kastruje, najbardziej było pociągające na początku w tym mężczyźnie. Czyli to jest też takie kręcenie sobie na samą siebie trochę bata, że w momencie, kiedy właściwie jest ten mężczyzna obok mnie, to ja nie w pełni mogę z tego skorzystać, ponieważ nie do końca to jest ten mężczyzna, którego ja pożądałam, to nie jest ten mężczyzna, którego szukałam i to jest mężczyzna, którego sobie gdzieś stworzyłam na bazie tego, że robiłam tak, a nie inaczej. I w te pułapki bardzo często wpadamy i warto jest o nich po prostu pamiętać. Inna kwestia jeszcze jest związana z tym, że jeżeli mówimy o różnych podziałach obowiązków i tym, że kobieta jak gdyby delegując nawet różne rzeczy, potem tak na koniec jest niezadowolona z efektu wykonanej pracy, to też bardzo dobrze jest zwracać na to uwagę i naprawdę na miejscu tych kobiet, jeżeli chcą pracować nad związkiem, to poza terapią, to jest też gryzienie się w język i uszanowanie tego, że ktoś w ogóle robi różne czynności. Wiadomo, że nie będzie tak idealnie, bo nie będzie po mojemu dokładnie. To chodzi o ten ideał, bo to nie jest po mojemu, tylko po twojemu. W związku z tym to już nie może być idealne, bo idealnie tylko robię ja. Ale dostrzeganie tego, że w ogóle ktoś robi, chociażby nie wiem, w 70% potrafi wykonać daną czynność, to się powinno oddawać te czynności. I to nie jest tylko kastrowanie swojego partnera, ale również dzieci, niezależnie jakie płci. Bo bardzo często to idzie taka po prostu rola, która udziela się nie tylko współmałżonkowi, ale również potem naszym dzieciakom. I dobrze jest naprawdę nie wyręczać rodziny, uważając, że jest się niezastąpionym, jedynym, niepowtarzalnym, bo potem te kobiety są bardzo samotnione w różnych czynnościach i obowiązkach i one naprawdę mogą być wykończone, nawet już nie chcieć karać za pożycie, że na przykład go nie ma, tylko po prostu naprawdę mogą być tak zmęczone, zestresowane, że też niekoniecznie czują się na przykład gotowe i zachęcone do tego, aby się zbliżać. Zatem jeżeli cały czas jesteśmy osamotnieni w różnych czynnościach i bardziej dbamy o rację, a nie relacje, to na koniec dnia trudno jest nagle rozbłysnąć jakąś magią kontaktu, bo to, co się dzieje między nami seksualnie, bardzo dobrze odzwierciedla nasz codzienny dzień. Znaczy, jeżeli za dnia mamy relację, budujemy ją, to można powiedzieć, że zbliżanie jest jakąś formą nagrody i chęcią jeszcze bliższego kontaktu. A jeżeli na co dzień się oddalamy, to nie jest tak, że nagle w nocy na parę minut po prostu jest zbliżenie, jest wszystko ok, bo wtedy to przychodzi jak gdyby do bardziej mechaniki, a nie do budowania bliskiej relacji. No tak, no seks to nie gimnastyka, prawda? Tylko relacja. Chociaż pewnie niektórzy mogliby mieć inne zdanie na ten temat. Nie? Ja pamiętam, jak kiedy robiliśmy widowiska Mistrzowskiej Akademii Miłości, to pojawiła się tam taka książka Seks zaczyna się w kuchni, która właśnie mówiła o tym, że codzienne, zwykłe relacje, czyli to jak wstajemy rano, jak się do siebie odnosimy, jak siebie traktujemy, na ile jesteśmy na siebie uważni, jak dbamy o siebie nawzajem, wpływa na to, jakie będzie to końcowe spotkanie, no powiedzmy, że w nocy, czy w tej drugiej połowie dnia. I to jest jedna myśl, która mi się skojarzyła i ważna z tego powodu, że tak jak zauważyliście, no to mężczyznom bardziej wydaje się prawdopodobnie, że da się kobietę przestawić jak zegarek i ona z osoby niechętnej nagle będzie chciała współżyć. Natomiast kobieca seksualność jest długofalowa. Ona nie, że tak powiem, zatrybia tylko i wyłącznie na pstryknięcie, tylko po prostu się buduje jako całościowa, powiedziałabym, postawa gotowości oddania się, tak to nazwę, czyli chęci dania siebie.
I o ile mężczyźni też potrafią oddzielać seks od miłości, o tyle najczęściej pewnie bywa i inaczej, ale kobiety raczej nie. I ta długofalowość ma tutaj duże znaczenie. I to jest jedna rzecz, którą chciałam gdzieś przywołać. Druga rzecz jest też taka, że bardzo często, zobaczcie, w tych relacjach, gdzie jest, no to jest rodzaj przemocy też, takiej przemocy, kiedy kobieta udręczona, powiedzmy, uciemiężona, no czasami na własne życzenie ostatecznie, kiedy kobieta jakby, uciekła mi myśl, poczekajcie, bo chciałam powiedzieć coś, co jest jakby z innej bajki trochę, znaczy z innego obszaru. Aha, wiem, że kobieta też potrafi w tak dotkliwy sposób niszczyć tego swojego mężczyznę i ośmieszać go nie tylko kiedy są we dwoje, ale także przy osobach trzecich, przy dzieciach, ale też publicznie, przy znajomych, albo mówiąc o swoim mężu do koleżanek czy w towarzystwie, że to tak naprawdę może tak zarwać relację, tak ją zniszczyć, że potem, jak to mówią niektórzy psycholodzy i terapeuci, bebechy są na wierzchu, nie ma co zszywać. Znaczy, no tak, tego się nie da odbudować. Wyrwane, już nie ma co ratować. Trup relacyjny, nie? Więc to nie jest tak, że my możemy sobie ulżyć i, znaczy teraz żyjemy w takim czasie, myślę, dosyć, że z jednej strony bardzo trudnym takim i wołającym wręcz o uważność, życzliwość wzajemną większą, bo tylko oczy nam widać zza tych masek, jeśli jesteśmy na zewnątrz, więc tym bardziej. I taki głód też relacji, a z drugiej strony więc potrzebujemy takiej no, większej uważności, a z drugiej strony też bardzo łatwo jest zobaczyć, że jest w nas dużo agresji, dużo takiej no, wulgarności, też to mówię o tych sprawach ulicznych, tak? Ale też w tej przestrzeni internetowej. I jeśli ktoś pofolguje sobie, czy pofolgujemy sobie w tym obszarze, to naprawdę bardzo łatwo potem to się przenosi na nasze życie rodzinne, małżeńskie, nasze relacje, krótko mówiąc, te bliskie i ważne. Już nie mówię o tych dalszych. Tam, gdzie łatwiej nam jest być sobą, czyli nawet wyrzucać to zło, które w nas jest. I ci bliscy nasi muszą to znosić. Że tutaj też potrzeba takiej uważności, żeby naprawdę nie zniszczyć tego, czego się za chwilę już nie będzie w stanie odbudować. To, co powiedziałaś, Mira, jest bardzo istotne i tutaj już dotykamy takiego, no, mówiąc językiem młodzieżowym, hardkorowej sytuacji, kiedy no, ktoś kogoś poniża publicznie i dotyczy to tak wrażliwej sfery, jak pożycie małżeńskie, to jest po prostu strzelanie komuś, to jest strzał w głowę, ale jednocześnie również strzał do własnej bramki, bo w tym momencie tak naprawdę to jest, można powiedzieć, zamykanie drzwi do sypialni. Natomiast zanim jeszcze się nad tym skupimy, bo tutaj już trzeba było dojść do tego, żeby pokazać, w którym kierunku podążamy i od czego chcemy Państwa, że tak powiem, skierować myśli, jak do tego nie dopuścić, albo jak z tego wyjść, co mam nadzieję nam się uda tutaj jeszcze w ciągu dzisiejszego wydania, to jeszcze chciałbym powiedzieć o takich mniejszych rzeczach, które są może nie tak wyraziste, ale jeżeli na przykład żona decyduje o tym, zamiast męża, który powinien być przewodnikiem i na przykład zabierać rodzinę na wędrówki po górach, na wycieczki rowerowe, gdzieś tam na zwiedzanie Polski czy świata, to żona decyduje już, aha, kochanie, zobacz, wykupiłam wycieczkę na przykład gdzieś tam do Egiptu czy gdziekolwiek. No fajnie, fajny jest Egipt, no nie powiem, tylko po prostu co ten mąż biedny może tutaj powiedzieć, bo ona już wykupiła wszystkie wycieczki fakultatywne na pustynię, gdzieś tam Teby i tak dalej, nie wiadomo gdzie jeszcze itp. I on właściwie, no co, on jest od noszenia siatek za rodziną, a żona jeszcze mu wypłaca kieszonkowe na przykład. I dzieci to widzą, i ludzie to widzą. I to wcale nie trzeba powiedzieć, że to jest ciapciak i że on się w łóżku do niczego nie nadaje. Tylko jak mu żona daje tam parę złotych na to, żeby on sobie kupił loda, no to ludzie, ratunku po prostu. No. Tutaj postawmy kropkę. Wracamy do Państwa za moment. Przypomnę, że dzisiaj w Nocnych Światłach comiesięczny cykl Miłość w praktyce.
pierwsze tegoroczne wydanie, a w nim rozmawiamy o tym, jaki wpływ na relacje małżeńskie mają tak zwane kastrujące żony. Izabela Kobierecka jest z nami na linii Skype, psycholog, trener komunikacji i rozwoju, a także dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości. Przy okazji przypominam o Facebooku, gdzie Państwa zapraszamy jak zawsze na profilu Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry jest miejsce na forum, tam forum wymiany myśli jest. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. W Nocnych Światłach dzisiaj cykl Miłość w praktyce. Rozmawiamy tym razem o tym, jaki wpływ na relacje małżeńskie mają tak zwane kastrujące żony. Na linii Skype są z nami współtwórczynie cyklu Miłość w praktyce dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości, Izabela Kobierecka, psycholog, trener komunikacji i rozwoju. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, myśli i pytania. Profil Radia Plus. Norbert pisze, zdarzają się też pary, gdy dziecko w łóżku zaczyna być traktowane jako zabezpieczenie przed seksem. Ja musiałem spać z mamą do 13 roku życia. Trauma. A największy żal mam do taty, że nie zawalczył o swoje prawa, a przy okazji o moje. No tak, ma pan absolutną rację. To jest trudna sytuacja i tutaj pamiętam, kiedyś ten wątek rozwijaliśmy z Anną Czyżewską w jednym z programów, więc pewnie wrócimy jakoś do tego, bo ten wątek się przebijał przez parę innych tematów. Niemniej tutaj chciałbym wrócić jednak, może zostawić trochę z boku sprawy wykorzystywania dzieci do tego, co jest główną myślą tematu, chociaż to jest tym gorzej, jeżeli się je wykorzystuje. Natomiast to, co tutaj nazwaliśmy, stawiając znak równości między tą osobowością kastrującą a kontrolującą, ja bym tutaj skręcił jednak trochę bardziej w stronę dominacji. Bo osoba dominująca wzmacnia swoje poczucie wartości właśnie w ten sposób, że zachowuje się w sposób władczy, że daje sobie radę po prostu z wszystkim, co nie weźmie, to na złoto przemienia dosłownie. To po prostu jest w ogóle jak król Midas. Król Midas. Tak, król Midas, tak jest, dokładnie. Natomiast ten, który w ogóle nawet nie zdąży podejść, bo ta osoba, ta doskonała działa szybko jak błyskawica, że nawet on nie zdąży sięgnąć, to już ma to zabrane spod ręki, już zrobione i dostaje gotowy produkt. Widzisz, tak się to robi. No więc ta dominacja tutaj jest przyczyną tych problemów, o których mówimy. Natomiast gdy mężczyzna czuje się podporządkowany, a wręcz jest podporządkowany, no to, jak tutaj mówiliśmy, to osłabienie relacji jest coraz bardziej widoczne z czasem. Oczywiście zmęczenie czy złość, która jest nieodmiennie towarzysząca osobie dominującej czy kontrolującej, bo zawsze jest złość na tych, którzy są gorsi, którzy mnie nie doganiają, ale uwaga, jest jeszcze drugi rodzaj złości na samego siebie, jeżeli się sama osoba kontrolująca czy dominująca przyłapie na jakieś własne niedoskonałości. I to już jest jakaś skaza na tym kryształowym wizerunku. No i wtedy, jak jest złość, no to na kogo ją wyładować? Na swojego partnera życiowego, który może po prostu za karę zostać w jakiś sposób potraktowany poniżająco, albo sprowokowana może być sytuacja taka, w której on się jakoś nie wykaże tą swoją męskością. Tutaj kiedyś pamiętam z Bogdanem i Beatą Janowskimi w cyklu Na budowie relacji rozmawialiśmy na bazie książki zatytułowanej W co grają ludzie? Właśnie tak audycja zatytułowana. I najbardziej chyba taka poruszająca ta gra to jest taka, że kiedy pewna osoba właśnie już zdominowana gra z dominującą, no to tak naprawdę one grają w to, żeby doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście każde poszło w swoją stronę. Bo mają już siebie nawzajem dosyć i prowokują się nawzajem, by nawet ta sytuacja bliskości nie zaistniała. Co de facto jest coraz bardziej frustrujące dla nich obojga. Niemniej jednak to jest mechanizm, który z jednej strony niby ich chroni przed kolejnym rozczarowaniem, ale w gruncie rzeczy to niestety rozczarowanie pogłębia. Warto byłoby przyjrzeć się, w którym momencie się pojawia ta dominacja. Czy ta dominacja jest od początku, kiedy ludzie jakby zaczynają chodzić ze sobą, poznają się
jest jakiś ten proces poznawania się, wchodzenia w bliższą relację i już wtedy to się ujawnia, czy też to się ujawnia w pewnym momencie, kiedy się już jest razem, tak? Czyli jakby nie jest się wobec siebie, jakby to powiedzieć, no do końca otwartym i dopiero w pewnym momencie coś widać, tak? Ale już jest trochę późno. Miruś, ale my już kiedyś o tym mówiliśmy, że po prostu na początku jest promocja. No, wiesz, starasz się, jak możesz, wiesz, pokazujesz się od najlepszej strony, nawet jeżeli masz jakieś trudniejsze cechy, to nawet jeżeli promujesz się jak najlepiej umiesz, to druga strona też jest ci bardzo życzliwa i nawet to, co inna osoba uważa, że to już jest bardzo dominujące, kontrolujące, dla niej jest urocze, bo to jest siła, bo dla niej to zaradność, bo to jest na przykład umiejętność, nie wiem, odnalezienia się w trudnej sytuacji, bo to jest wygadanie, bo to jest elokwencja dla takiej osoby, bo to jest pewność siebie i tak dalej, i tak dalej. Czyli te cechy, które później z biegiem lat mogą przeradzać się w takie, które właściwie powodują, że myślimy bardziej o rozstaniu albo myślimy o tym, że jednak nie do końca jesteśmy szczęśliwi w tym układzie, na początku mogą być magnesem, który nas przyciągnął. Więc to też dobrze jest, jak gdyby mieć trochę z tyłu głowy, że to są często takie dwie strony medalu i że właściwie każdą cechę można widzieć jako coś pozytywnego, kiedy chcemy widzieć jako pozytywną rzecz, i każdą cechę możemy użyć w świetle negatywnym. To jest kwestia jej intensyfikacji albo tego, na jakim etapie relacji jesteśmy i jak bardzo jesteśmy umęczeni daną cechą, albo jak jesteśmy bardzo pod wpływem danej cechy. Ale to, co ty też, Mira, poruszyłaś, jest moim zdaniem też o tyle ważne, że bardzo często nam się wydaje, że jak zaczynamy z kimś przebywać, być, to że się sama jakoś ułożysz, po prostu wypracowujemy sobie jakiś pomysł na związek albo nawet nieświadomy sposób wchodzimy w jakiś pomysł, po czym po jakimś czasie orientujemy się, że tak, ona jest bardziej dominująca, bo przynosi kasę do domu, on bardziej został z dziećmi, no bo nie miał intraktnej propozycji, on wychowuje, odwozi dzieci do przedszkola, nie wiem, do żłobka i ogarnia kwestie domowe, a ona po prostu bierze na siebie aspekt bardziej przynoszenia, jak to moja znajoma mówi, mamuta do domu, że tutaj tą kwestię finansową załatwia. I tutaj te role się nam zaczynają zmieniać. Przy czym wydaje mi się, że problem z gastrującymi jak gdyby żonami ma jeszcze takie drugie dno, które trochę nie poruszamy w tej chwili, a moim zdaniem też nie jest bez winy, że właśnie to jest postrzegane jako takie bardzo negatywne zjawisko, bo bardzo często w naszej polskiej kulturze, to powiem, w naszych realiach polskich, żeby facet został w domu świadomie, decydując się na wychowywanie dzieci, na ogarnianie domowego ogniska i żeby żona bardziej zarabiała pieniądze, to naprawdę musi być paradoksalnie bardzo męskim facetem, żeby udźwignąć opinię społeczną. Tutaj gro kolegów, którzy mówią, co ty za facet, co zostajesz w domu, dajesz się tak właśnie, nie wiem, że kieszonkowo ci wypłaca, że jedzie, wszystko ci planuje i podaje ci na gotowe. Co ty jesteś za facet, to ty powinieneś ogarniać takie kwestie w rodzinie. To, że jeżeli na przykład para świadomie wybiera taki model, to naprawdę oni muszą być bardzo pewni też siebie, bo moim zdaniem dużo trudniej mężczyźnie jest być kurem domowym, nawet nie kogutem, tylko kurem domowym takim, niż na przykład kobiecie, która analogicznie by wykonywała te same rzeczy, gdyby ona została w domu, bo to od lat jak gdyby trochę już funkcjonuje, jesteśmy z tym, nie chcę powiedzieć zaprzyjaźnieni, opatrzeni. Mało kiedy ktoś komentuje, że a to twoja żona tylko została z dzieciakami i nie idzie do pracy, to jak gdyby nie jest poddawane jakoś tak dyskusji w gronie znajomych, jak na przykład mężczyzna, który zostaje w domu. Więc z jednej strony niektórzy mężczyźni też mogą niechcący być wrzuceni w taką rolę właśnie tego wykastrowanego albo pantoflarza i to może być bardzo pejoratywnie odbierane, a oni mogą naprawdę też się dobrze odnajdywać w tym, nawet jeżeli pozornie wygląda, że on jest uciemiężniony w tym wszystkim.
ja jestem fascynatką, jak wiecie, Rancha i tam jest, to jest bardzo mądry serial i tam co i rusz odkrywam jakieś nowe treści, takie, których wcześniej nie zauważało się aż w takim stopniu. Jest postać Kusego, który jest artystą, a jego żona w pewnym momencie, Lucy, Amerykanka, staje się wójtem wsi. I jest taki etap, kiedy nagle okazuje się, że ten wybitny malarz, którym jest Kusy, że rzeczywiście on wychowuje córeczkę, pracuje w domu, no wiadomo, no malarz, mówię, a malarz artysta, tak, nie malarz ścienny. W pewnym momencie dochodzi do tego, że oni się wspierają, tak? Tam jest, tam nie ma przemocy w związku. Natomiast jest moment, kiedy jest kwestia, no właśnie, czy ja umiem uznać, że to jest specyficzny typ pracy na przykład, którą jest sztuka, bycie artystą, zwłaszcza sztuka wysoka i że trudno to połączyć z takim byciem na co dzień, na przykład troszczeniem się o obiad, dzieci, przedszkole i tak dalej. Oczywiście, że trzeba to robić i oni to robią, ale jest ten wątek, który daje do myślenia, to chcę powiedzieć, że warto, czasem filmy, mądre filmy niosą, czy książki, niosą mnóstwo treści, które warto gdzieś sobie wyświetlają nam przed oczami pewne zagadnienia, które potem warto przyłożyć do swojego życia i zobaczyć, a jak jest u mnie, a tak naprawdę o co chodzi, jak zrobić, żeby było dobrze, tak? I myślę sobie, że ta sytuacja z tego serialu daje też taki wsad, że tak powiem, intelektualny czy wręcz egzystencjalny, jak można sobie radzić i że pewne też sytuacje małżeńskie, praca, rodzina, one są naturalne, że te kryzysy też, które się pojawiają, one są czymś nieuniknionym, one się muszą zdarzać i też jest pytanie, czy my chcemy z tego wychodzić w sposób budujący, tak? Bo one zawsze będą ścierały dwie odmienne osobowości, bo my się też zmieniamy, nie jesteśmy ciągle tacy sami. Jak się pobraliśmy, tacy sami jesteśmy całe życie, oczywiście, że nie. My się też zmieniamy i to jest cały czas praca w związku, to jest strasznie trudne bycie we dwoje. To jest bardzo i odpowiedzialne, i trudne, i takie, to jest potężne wyzwanie. Mimo, że się człowieka kocha, prawda? To jest inny wszechświat. Słuszne słowa. Rzeczywiście, Mira, masz tutaj dużo racji i bez wspólnej pracy zawsze jakieś deficyty się pojawiają. Zresztą również bez tego, no bo przychodzimy z deficytami w związki. Zawsze jest tak, że nigdy nie jesteśmy pełni i doskonali. Natomiast no to wspólne bycie razem też polega na tym, żebyśmy się wspierali, żeby te nasze niedoskonałości, po pierwsze, kochać pomimo, a po drugie właśnie tam, gdzie nie domagamy, by ta druga osoba nas wspierała, no bo zawsze jest tak, że jedna coś potrafi lepiej od drugiej. I to nie chodzi o to, żeby pokazać, że ja potrafię, zobacz, ja King Kong jestem, który po prostu zmiażdży tutaj wszystko, cały wiesz, świat zwalcuje i w ogóle mamy wszystko załatwione, a ty tylko przyjdziesz i tutaj będziesz stąpał po tym, co ja zrobię, prawda? Po te moje dzieła będziesz podziwiał, no bo to niczego nie prowadzi. Jeśli mówimy już o mężczyźnie, który chce w jakiś sposób być dla swojej kobiety mężczyzną, no to wiadomo, że no nie dopuścić do czegoś takiego, po prostu. Tutaj pewnie jest jakaś sfera, która być może w takim związku, który się jakoś kształtuje i rodzi, jest na fali wznoszącej, czyli jakoś na etapie budowania tej relacji, no to być może jest taka przestrzeń walki nawet w pewien sposób o to, żeby ta relacja wyglądała dobrze, to znaczy, żeby była komplementarna. Bo tutaj w gruncie rzeczy o to chodzi. Gdzieś w finale tego programu mam nadzieję, że do tego dojdziemy, że właśnie to, o czym rozmawiamy, to jest brak tej komplementarności, tego uzupełnienia, który powoduje, że relacja jest zaburzona. No bo jeżeli dominacja, bez względu na to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, no to nie jest to relacja po prostu. To jest po prostu, no jest to relacja, ale relacja osoby dominującej z uległą, no a w relacji jesteśmy sobie równi po prostu.
Ja też bym powiedziała, że to, co jest dla mnie takie smutne i też często obserwuję, że my w ogóle bardzo mało czasu poświęcamy, bo nie jesteśmy ani tego uczenia, nie jesteśmy tego świadomi. Są na przykład te nauki przedmałżeńskie, które mam wrażenie, że może trochę dotykają tego tematu, ale trochę tak jak ze szkołą rodzenia. Wszystko dotyczy porodu, a potem już jak się urodzi, to się samo jakoś chowa i w ogóle ja uważam, że poród to jest dopiero przedsionek, to jest takie preludium do całej reszty, o której się w ogóle na przykład przy szkole praktycznej rodzenia, załóżmy, nie mówi. I tak samo jest w związkach, że my rzadko kiedy zastanawiamy się, jakie mamy wspólne wartości, jak chcemy, żeby związek wyglądał, jak wyobrażamy sobie podział ról, jak wyobrażamy sobie chociażby to, w jaki sposób będziemy finansować różne kwestie, co jest dla mnie ważne. Kwestia dzieci, czy chcemy mieć dzieci, czy nie chcemy mieć dzieci, czy chcemy posiadać zwierzęta, czy nie chcemy, że ja czasami jestem wstrząśnięta, jak często my na przykład poświęcamy ogrom czasu na wybór, nie wiem, pomidorów na straganie, albo taki, albo siaki, albo ten za zielony, ten za czerwony, ten za bardzo dojrzały, a nie zastanawiamy się na przykład wielokrotnie nad wyborem partnera, partnerki, czy z tą osobą ja naprawdę będę chciała właśnie iść przez życie i to bym powiedziała, nie kiedy jest dobrze, tylko czy właśnie w kryzysach, w trudnych momentach, kiedy będziemy się oddalać albo ścierać, albo na nowo się ustawiać, bo przecież pojawienie się dzieci powoduje, że para z automatu przychodzi jakiś kryzys tożsamościowy, dlatego że na nowo musi być rozdanie chociażby ról albo tego, jak teraz będzie wyglądało funkcjonowanie rodziny, która się powiększyła. A my naprawdę często robimy to intuicyjnie na zasadzie prób i błędów, a jak co do czego przychodzi, to nawet mamy trudność rozmawiania z osobami najbliższymi na ważne tematy. Znam na przykład osoby, które potwornie się boją swojego partnera czy partnerki i dla nich przeprowadzenie takiej ozdrawiającej, bym powiedziała, i szczerej rozmowy kończy z cudem. Że dla nich łatwiej byłoby porozmawiać nie, z przełożonym, co często, nie wiem, w szkoleniach chociażby biznesowych jest takim demonem i najtrudniejsze sytuacje są najczęściej podawane z szefami, czy jak jest zależność hierarchiczna, to tutaj jakiś rodzaj hierarchii mamy w życiu osobistym, gdzie tą hierarchią jest utrata lub zdobycie prawdziwych i takich ważnych emocji, tak, uczuć. Natomiast w pracy na przykład boimy się zależności tutaj finansowej, więc dlatego tam jest też nam trudno czasami postawić na swoje. Ale wiele osób nawet nie próbuje rozmawiać o swoich niewygodach w związku. Czyli to, co ty na przykład, Paweł, mówisz, taki kastrujący mężczyzna, na przykład może w milczeniu znosić, że kolejny raz ona na przykład, nie wiem, przy znajomych komentuje jakieś jego zachowanie, a on na przykład może zebrać talerze i odejść do kuchni i powiedzmy, pomyśleć sobie coś na ten temat, ale nie obronić się. I na przykład przyzwalanie w ogóle komukolwiek, ja już teraz nie mówię tutaj o płci, przyzwalanie komukolwiek na dominowanie, bo dominacja najczęściej odbywa się kosztem mojej osoby, czyli ktoś przekracza jakieś moje granice. Dominacja jest formą przemocy. No. Jeżeli przekraczasz moje granice, to jeżeli ja nie potrafię postawić właśnie jakiegoś punktu, do którego może się zbliżyć, a poza ten punkt już nie, to ktoś będzie mi wyznaczał. Proszę Państwa. Coś się zatkało. Tak, coś się zatkało. Akurat nam zawisła Iza, ale już widzę, że... O, tak, tak, Iza, już przez moment straciłaś głos internetowo, ale już widzę, że się ruszasz, więc ostatnie zdanie może powtórz. A co myślicie, że ja pamiętam teraz, jak byłam w tym... No to myśl. Chodziło mi o to, że jeżeli nie wyznaczamy my granicy, to świat nam wyznacza granice, ale najczęściej ta granica, ja to lubię to określenie, to jest takie jak gorset, że ona naprawdę nas uwiera. To nie jest taka granica, która jest dla nas wygodna. Tak, no to chyba jednak zrobimy krótką przerwę.
Proszę Państwa, dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Miłość w praktyce, a w nim o tym, jaki wpływ na relacje małżeńskie mają tak zwane kastrujące żony. W studiu Państwu się kłaniam po już półmetku Nocnych Światłach i zapraszam na drugą godzinę, która się rozpoczęła parę minut temu. Natomiast na linii Skype jest z nami Izabela Kobierecka, psycholog, trener komunikacji i rozwoju oraz dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości, to stałe współtwórczynie tego cyklu. Krótka piosenka, wracamy za chwilę. Zapraszam też Państwa do podzielenia się swoimi myślami, komentarzami, także do zadawania pytań na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Od 13 minut mamy środę, 20 stycznia, a z Państwem jesteśmy od 23 poprzedniego dnia i jak zawsze zapraszamy także na drugą godzinę Nocnych Świateł. Program trwa już godzinę i kwadrans. Jeszcze mniej więcej 3 kwadranse nam zostały do końca dzisiejszego wydania, w którym rozmawiamy o tym, jak to jest w trudnych relacjach, które nazywamy dominującymi. Jaki wpływ na relacje małżeńskie mają tak zwane kastrujące żony. To w cyklu Miłość w praktyce, którego stałymi gośćmi i współtwórczyniami są dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości, Izabela Kobierecka, psycholog, trener komunikacji i rozwoju. Panie są z nami na linii Skype połączone, a na Facebooku jak zawsze czekamy na Państwa komentarze, myśli i pytania. Michał Kamil napisał: kluczem do sukcesu, szczęścia jest wzajemne wsparcie, czyli partnerstwo. Tak, tutaj już rzeczywiście to podkreślenie jest taką kropką nad i, bo mówiliśmy o tej komplementarności, czyli dostrzeganiu swoich tych słabych stron po to, żeby je nie wyśmiać, nie pokazać palcem i stwierdzić, że są gorsze i przez to osoba, która posiada właśnie te słabości, jest również gorsza, tylko po to, żeby w jakiś sposób je zapełnić miłością, czyli uzupełnić tą swoją umiejętnością, którą mogę wesprzeć drugą osobę. I tutaj, skoro ten wątek poruszamy, no to nie można nie dodać czegoś, co tutaj jeszcze nie padło, jako taka bardzo upokarzająca sytuacja, bo mówiliśmy o upokarzaniu takim wprost, czyli mówieniu o tym, że no ten to patałach, wiecie, gdybyście wiedzieli, jaki on jest słaby w tym, w tamtym i w tym, no to jest po prostu nie ma z niego żadnego pożytku, a już w ogóle kładę się spać i to... I on właściwie tutaj służy mi tylko jako podpórka, że tam się mam, no mogę się o niego oprzeć w nocy. To do tego mi służy w łóżku. No to oczywiście, no takie rzeczy są straszne. To jest, jeżeli ktoś takie rzeczy robi, jest to z jednej strony straszna bieda tej osoby, która to robi, no z drugiej straszna bieda tej osoby, która pozwala wobec siebie, no bo jak tu się sprzeciwić, o co walczyć w ogóle? No już staram się sobie taką sytuację wyobrazić, to jest jakiś koszmar. No po prostu, jeżeli coś takiego się dzieje. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która może nie być wprost takim kastrowaniem mężczyzny, ale nie bezpośrednio zachwycanie się na przykład innym mężczyzną w jego obecności i wychwalaniem, jaki on musi być wspaniały, albo wspominanie jakichś swoich byłych przedmałżeńskich tam związków, relacji, albo pokazanie, zobacz, taki ten Brad Pitt, to jest gość, zobacz, jaki on ma muskuła, jaki przystojniak, w ogóle tego, no ale nie, ile, Paweł, no nie. Ile ma kasy i w ogóle i tak dalej, no itp. itd. No. No ale takie, no takie jest życie, no co tu zrobisz, no jak nic nie zrobisz, nie, ale tak mi zupełnie już poważnie, akurat już dałeś przykład Brada Pitta, no jak mi też się on podoba, więc ja tam akurat to porównanie byłabym w stanie jakoś jeszcze obronić, ale tak już poważnie mówiąc, jakiekolwiek porównywania do kogokolwiek, czy to będzie z przeszłych partnerów, czy partnerów, przyjaciółek, znajomych, koleżanek, nie wiem, sióstr, no jest bardzo takie, bym powiedziała, umniejszające wartości danego mężczyzny, który z tą kobietą jest, i myślę, że nikt nie lubi porównań. Ja bym śmiało powiedziała, że to działa w dwie strony, nie tylko kiedy kobieta umniejsza swojemu partnerowi, wychwalając kolegę albo, nie wiem, partnera, przyjaciółki,
I tak samo myślę, że żadna kobieta nie lubi, kiedy to mąż albo partner chwali, jaka jej przyjaciółka jest ekstra, albo jaką kuzyn ma żonę, bo wtedy czujemy, że to jest raniące po prostu w jedną i w drugą stronę. Ale myślę, że w ogóle wszelkiego rodzaju żartowanie przy trzecich osobach jest mega raniące, jeżeli ten żart nie śmieszy osobę, której ten żart dotyczy. I często bym powiedziała, że to jest związane właśnie z brakiem szacunku do partnera, kiedy żartujemy sobie jego kosztem. Nawet towarzystwo w wielu sytuacjach się może śmiać z tego, ale jeżeli widzimy, że partner nam ginie w tych żartach i on właściwie nie, że nie łapie żartu, ale nie ma ochoty go złapać, bo jest to bolesne, to należałoby się po prostu wycofać, bo to nie tylko świadczy o tym, że nie wiem, relacja jest w jakimś tam trudnym momencie, ale to też świadczy o jakiejś klasie tej osoby, która pozwala sobie na tego typu cudzysłów żarty. Żart moim zdaniem jest dobry, kiedy śmieszy wszystkich zainteresowanych. A jeżeli szczerze. Tak, no ale tutaj nie, to zakładamy oczywiście, że to naprawdę kogoś tam bawi, bo jeżeli ja udaję, że mi to bawi, a potem jeszcze pół biedy jest, jak potem to jakoś odkręcam, sprawdzam, czemu kto sobie pozwolił na tego typu żart. Ale żarty są w sumie bardzo niebezpieczną bronią, bo one nie wyglądają tak bardzo serio, jak ewidentna krytyka taka niczym nie zakamuflowana. W żartach wydaje się, no Boże, nie masz poczucia humoru, oj, ty to się zawsze tam czepiasz, nie zrozumiałeś po prostu dlatego. Kazik zrozumiał, zobacz, jak się cieszy, nie? No bo to nie o Kaziku, tylko właśnie o Henku, którego skrytykowaliśmy, nie? No tak, dajmy na to, taką sytuację sobie wyobraziłem, słuchając ciebie, Iza, że no, kiedy właśnie żona zaniedbała w ogóle jakoś grilla. No jak to się stało? Przecież ona zawsze tego grilla najlepiej robi, a tymczasem zaniedbała, no bo zagłębiła się w najlepszą z możliwych rozmów, którą ona właśnie prowadzi, czyli monolog z koleżankami. No i w tym czasie mąż się jakoś tam uwinął koło tego grilla, no i przynosi wszystkim, podaje jakieś tutaj smakołyki, specyfiki, które sam wymyślił, coś tam. No i te... Popatrz, mówi ta koleżanka do żony, zobacz, jak ten twój mąż, ten Zdzisiek, jak się uwinął, no szatan, nie kogut. Kogut, akurat. Kogut to chyba ostatnia rzecz, którą można o nim powiedzieć. No, to taki niby żarcik, prawda? No, przykre. To znaczy, przykre. Ja bym powiedziała, że faktycznie, że to jest wystawienie sobie samemu no, cenzurki. I tak naprawdę być i w jednej roli, i w drugiej straszno, tak bym powiedziała. No straszno. Gdybyśmy obserwowali tak na dobrą sprawę pary, które są wieloletnie i mają naprawdę długi ze sobą staż, to jest przykra pewnie obserwacja, ale sporo związków niestety pozwala sobie na tego typu uszczypliwości. No to łagodnie powiedziałaś, uszczypliwości. Bo to są czasami zabijające. Znaczy nie mówię teraz, nie mówię dokładnie o tych przykładach, które tutaj padły, tylko że właśnie bardzo często kosztem partnera my się trochę, wiecie, tak wywyższamy na tyle piórka, tak? Tak, właśnie. Ale no. To jest bardzo raniące i myślę, że to powoduje oddalanie się od siebie. I chociaż może nie od początku to jest widoczne, ale zostawianie partnera na pożarcie i to w niby taki delikatny sposób jest no nie fair. No tak, ale no jak tutaj wszyscy parsną śmiechem, no to już jest w ogóle gwóźdź do trumny, prawda? I jeżeli taki komunikat jest jakoś wielokrotnie powtarzany, no to tej drugiej osobie zaczyna być czymś takim jak, no jak prawda, czyli właściwie ten człowiek zaczyna ten komunikat przeżywać jako prawdę o nim. On sobie tak rzeczywiście myśli, tak siebie widzi, a potem z lęku przed porażką zaczyna unikać zbliżeń, nie tylko intymnych, ale w ogóle się wycofuje. No. Więc im bardziej ale jest też... wycofany, tym bardziej jest wycofany, jak to mawiał Kubuś Puchatek, parafrazując jego wypowiedź, prawda? Ale też widzisz, Paweł, często takim błędem, który może dokonać osoba, której, nie wiem, te trudne zachowania dotyczyły, czyli na przykład ktoś żartował z mojej osoby, to jeżeli ja widzę, że to mi jakoś nie odpowiada,
to nie powinnam obrażać się i, że tak powiem, przysłowiowego focha strzelać i się domyśl, o co chodzi, i zrobić po prostu ciche dni, tylko właściwie takim pierwszym sposobem na pojednanie albo na wyjaśnienie sytuacji jest jasne postawienie granicy, powiedzenie: słuchaj, mnie takie typu żarty nie śmieszą. Jeżeli robisz na przykład coś takiego, że wyciągasz takie informacje na forum, przy moich znajomych, przyjaciołach, nie wiem, rodzinie, to ja po prostu się źle czuję. Ja sobie nie życzę, żebyś w ten sposób o mnie mówił, w ten sposób o mnie żartował, albo żebyś w taki sposób się zachowywała, tak? Jeżeli to miał być mąż, ten kastrowany. A bardzo często na przykład my połykamy taką trudną sytuację, trzymamy w sobie i potem nagle robimy karczemną awanturę, nie wiadomo z jakiego, załóżmy, powodu, albo nawet się rozstajemy, odchodząc bardzo po cichu w międzyczasie, tak? Więc jeżeli ktoś zauważa, że jakie zachowania partnera, tego kastrującego, nam nie odpowiadają, to jego obowiązkiem jest również stawianie granicy, a nie czekanie, że po prostu on się domyśli, że mnie rani. Bo jeżeli... To tak jak trochę w pracy, jeżeli, nie wiem, ty się wyrabiasz z robotą i siedzisz kolejną 10 godzinę, nie wiem, może ty lubisz pracować 10 godzin, to szef nie myśli: o Boże, może jednak Paweł za dużo pracuje, albo taka Mira. To się sobie: Jezus, no może się nie wyrabiał, no zrobił 10 godzin, no to okej. Okay. Dopóki nie powiesz, że tobie to nie odpowiada, to świat nie będzie ci szedł za każdym razem na rękę, bo czasami światu na rękę jest to, że ty nie zgłaszasz trudności. Ale jest jeszcze jeden scenariusz, który też warto byłoby wziąć pod uwagę w tym temacie, a mianowicie, że taka osoba, która wyśmiewa czy poniża drugą osobę, no najbliższą, czyli męża, ale to też dotyczy dzieci czy takich no, najbliższych osób, że, ale zwłaszcza mówię o mężu, kiedy spotka się na zewnątrz z przyjęciem życzliwym, z ciekawością, z zainteresowaniem jakiejś kobiety innej, która zobaczy w nim człowieka wartościowego, może spowodować po prostu nie tylko zauroczenie, romans, ale wręcz po prostu odejście, rozpad małżeństwa. Bo to, co powinno być w małżeństwie zabezpieczone, czyli to, że ludzie się wspierają, że dają sobie jakby nawzajem życie i widzą, jakby starają się, żeby ta druga strona stawała się lepszą wersją siebie, tak to nazwę, to jeżeli tego nie ma, no to tak jakby małżeństwo było jakimś układem handlowym, który do tego jest jeszcze nadwyrężany. W związku z tym, kiedy pojawi się ktoś inny, ciekawy, może się okazać, że to będzie gwóźdź do trumny dla tego związku. Ale to myślę, że to co Iza mówisz tutaj, taka przejrzystość i nazywanie rzeczy po imieniu, właściwie od początku, czyli od tego momentu, kiedy mamy te różowe okulary, o czym wcześniej mówiłyśmy, to już wtedy powinno nam jakby, powinno być to pewną normą. Ja mam taką obawę, że kiedy ludzie wchodzą w związek taki jeszcze nieformalny, w sensie gdzieś tam no, zaczynają chodzić ze sobą, już są coraz bliżej tego momentu, że będą ze sobą już na zawsze. Myślę, że nieczęsto, czy może nie zawsze, mają taką świadomość czy odwagę, że trzeba mówić o trudnych rzeczach, że to jest normalne, że właśnie na tym to polega, żeby sobie nie czekać, aż to się wyjaśni, kiedy już będziemy po ślubie, tak? Że to się ułoży, albo że ja zmienię tę osobę, że ona się zmieni. Tylko, że to jest czas, kiedy właśnie trzeba weryfikować te rzeczy, bo być może to nie jest osoba dla mnie. Może ja spotykam się, że robię mentoring, wiemy o tym, nie wiecie, bo wielokrotnie tu mówiłam o tym. I się okazuje na przykład, że jest ktoś, kto ma u boku od wielu lat osobę, którą po prostu wyzywa od najgorszych. Tak.
No tak, tutaj Mira, mówisz o czymś, co tutaj ksiądz Karol Oparczyk wczoraj mocno jakoś podkreślał w cyklu Pytania o wiarę, kiedy mówiliśmy o zupełnie odległym zagadnieniu od dzisiejszego, jednak ten wątek poznawania siebie i pewnego zawierania takiego życiowego kontraktu, chociaż to może brzmi tak bardzo sucho i nieprzyjemnie, ktoś powie, jeżeli są ludzie zakochani, no to jaki kontrakt? Nie, no po prostu wymiana, że tak powiem, pewnego systemu wartości i przeglądania się w tym, jak się odnajdujemy w tym systemie wartości drugiej osoby, jest zawieraniem pewnego rodzaju kontraktu. Bo w tym momencie właśnie dochodzimy do jakichś takich sformułowań, które już może będą jakimś programem na życie. Właśnie, zawarcia jakiegoś porozumienia co do tego, jak będziemy układać swoje relacje z rodzicami, ile chcemy mieć dzieci, jak ma wyglądać nasze życie. I to nie tylko dlatego, że chcemy mieć lodówkę, samochód i co roku wakacje w ciepłych krajach, tylko jak to nasze codzienne życie ma wyglądać. I tutaj myślę, że jest klucz sprawy też, jeśli chodzi o dobieranie się w pary, no to jest rzecz absolutnie zaniedbana, no bo się kochamy, to będzie fajnie, no po prostu to jest błąd, który popełnia mnóstwo par i stąd też pewnie wiele związków, które się rozpada, które są nietrwałe i niezbudowane na jakichś takich mocnych podstawach, więc jeżeli tego nie ma, no to rzeczywiście można, a nawet na pewno się pojawią trudności. Nie tylko, że można się spodziewać, ale pojawią się one na pewno i to w dużo większej skali, niż by się pojawiły wtedy, kiedy takie rzeczy byłyby ustalone i omówione. A my dzisiaj w Nocnych Światłach o tym, jaki wpływ na relacje małżeńskie mają kastrujące żony. W cyklu Miłość w praktyce rozmawiamy o tym. Współtwórczynią tego cyklu na linii Skype są z nami Izabela Kobierecka, psycholog, trener komunikacji i rozwoju, dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości. Na Facebooku, jak tam widzę, Państwo do nas piszecie i zachęcam do tego. Za chwilę będziemy tam zaglądać. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. A teraz piosenka i wracamy za chwilkę na ciąg dalszy. Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła. W Nocnych Światłach, tym razem w cyklu Miłość w praktyce, rozmawiamy o tym, jaki wpływ na relacje małżeńskie mają tak zwane kastrujące żony. Goście i współtwórczynie tego cyklu na linii Skype są z nami dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości, Izabela Kobierecka, psycholog, trener komunikacji i rozwoju. Na Facebooku też miejsce na Państwa komentarze, myśli i pytania. I Michał pisze między innymi tak. A czy dzisiejsi mężczyźni w ogóle zauważają ten problem? Śmiem twierdzić, że nie, bo gdy jest możliwość zaspokojenia innych potrzeb, to wręcz uciekają w tym kierunku. Nie widzą problemu i uciekają od żony krzyczącej, weź coś zrób. No i Michał dodaje jeszcze bardzo istotną myśl, że porównywanie jest destrukcyjne i nie polecam takich rzeczy robić w każdej relacji. Słuszne słowa. Natomiast takie clue tutaj tego, jak budować relacje, to najlepsza droga do miłości kobiety, wieczorne rozmowy przy winie. Tak, tutaj niejednokrotnie. Może nie wszystkie wieczory z tym winem, nie? No tak, niekoniecznie z winem, tak, ale wieczorne rozmowy jak najbardziej. Tak, codzienne picie wina może. Obawiamy się jednego problemu, ale możemy nabawić się drugiego, nie? Owszem, to prawda, słuszna uwaga. Natomiast tutaj pamiętam takie programy, kiedy z praktykami, w cyklu Małżeński Warsztat, który już został zamknięty, kiedyś istniał przez chyba 3 lata tutaj w Nocnych Światłach, no ale ponieważ stwierdziliśmy ze współtwórcą tego cyklu, ojcem Piotrem Zajączkowskim, że tematy wyczerpaliśmy póki co, to zawieszamy ten cykl. No w każdym razie tam się pojawiały też małżeństwa, które mówiły o swoich doświadczeniach i to, że ten taki luksusowy czas, który dawali sobie zawsze, bez względu na to, jak bardzo byli pochłonięci innymi sprawami, zmęczeniem czy innymi obowiązkami, to jednak zawsze znajdowali czas na ten przynajmniej kwadrans, który potem często się rozwijał w dużo dłuższą rozmowę, kiedy się nawzajem słuchali i mówili o tym, co było dla nich ważne tego dnia, co było dla nich ważne w tej relacji. Dzielili się po prostu swoim doświadczeniem, swoimi uczuciami, opisywali to, jak przeżyli ten dzień w spotkaniu ze sobą i także w tym, co jakoś przynieśli spoza domu do tej sytuacji, do tej relacji małżeńskiej i jak ona na nich wpłynęła, dlaczego może dzisiaj są zdenerwowania, dlaczego może się cieszą, może dlaczego się zachowali tak czy siak, może
czego nie udało się dogadać, no to właśnie wtedy można te sprawy poruszyć. I to jest bardzo słuszna uwaga, panie Michale, dziękuję za przytoczenie tego. I to też jest taki wątek, który otwiera już te ostatnie pół godziny dzisiejszego wydania, w którym no po prostu porozmawiamy nie tylko o tym, co się dzieje i jak się dzieje źle, ale skoro się dzieje źle, no to co zrobić, aby po pierwsze do tego nie dopuścić, czyli no pewną profilaktykę jak zastosować, żeby w związku, który jakoś buduje swoją bliskość, no pewnych rzeczy nie dopuścić. No bo oczywiście najłatwiej powiedzieć, że kobiety nie powinny brać wszystkich obowiązków na siebie, a mężczyźni nie powinni pozwalać, żeby żony nie dopuszczały lub nawet odbierały im decyzyjność czy obowiązki domowe. Nawet jeżeli takie bardzo miłe chwilami nic nie robienie im jakoś się podoba po powrocie z pracy czy wolnych chwilach, no to jest rzecz, która jest najprostsza. Natomiast to nie o to chodzi powiedzieć, że no to weź to i zrób, tylko co zrobić, żeby to zrobić, krótko mówiąc. Bo faktem jest, że grozi to tym, o czym tutaj mówiliśmy przez ostatnie półtorej godziny, czyli rzeczywiście no, poważną destrukcją relacji i zranieniami, które mogą mieć wpływ w ogóle na całą taką konstrukcję osoby, na osobowość, na zachowania, na to, jaki mężczyzna i kobieta potem się stają już na resztę życia, jeżeli te sytuacje się pogłębiają. Ale w gruncie rzeczy tutaj do was, moje damy, kieruję to pytanie. Jak budować tę relację, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić, nawet jeżeli są i u kobiety, i u mężczyzny skłonności, żeby w takie role wejść? Iza, proszę bardzo. Tak, chciałaś mi powiedzieć, czy ja? Tak. Ja mogę, jeśli chcesz, to zacznij, ja mogę dopowiedzieć o pojęciu. Tak, bo akurat widziałem, miałem w okienku ciebie, Iza, i widziałem, że tak spatrzyłaś na mnie. A mi Mira tutaj przez moment zniknęła. No więc jeżeli Mira tutaj już nabrałaś oddechu, no to... No to ja mogę powiedzieć tyle właśnie, co wcześniej już padło, żeby to jakoś podsumowywać, że pierwsze takie symptomy pojawiają się w trakcie poznawania się. I tak jak mówiliśmy, różowe okulary, gdzieś ten okres promocyjny wzajemny, w porządku to jest, ale wiecie, warto jednak uważać samemu na to, jak ja się czuję, kiedy ta osoba jednak ona może wysyłać pewne drobne sygnały, czy ja mogę wycofywać się, pomimo że ja wcale nie chcę się wycofać, tak? W tych momentach, kiedy ta osoba jednak stara się być bardziej dominująca. I warto zadawać sobie pytania, czy to jest to, na co ja mogę pozwolić sobie i tej drugiej osobie, bo to też no, chodzi o to, na ile ja umiem stawiać granice, umiem też bronić swojego systemu wartości, prawda? Czyli tego, jak chcę, żebyśmy się do siebie odnosili, jak chcę, żebyśmy się traktowali, jak też, tu chciałam dopowiedzieć, jak też mamy nawet dyskutować, czy jak mamy się spierać, kiedy dochodzi do takich momentów trudnych, prawda? Przecież ten okres to jest okres sprawdzania, czy to jest na pewno osoba, z którą ja przejdę złe i dobre momenty życia, a nie tylko dobre. One się dopiero zaczną. Więc to jest czas, kiedy warto byłoby przyglądać się temu i uczyć się nawet dyskutowania, spierania się, nawet kłótni, tak? Bo konflikt nie jest zły, chyba że będzie źle poprowadzony. No ale jeżeli są jakieś wartości, które widzimy, że się nam się rozjeżdżają, no to trzeba o tym zacząć mówić, tak? A nie uważać, że to się jakoś samo rozwikła albo tego nie będzie. Właśnie to jest moim zdaniem najważniejsza rzecz z tego, Mira, co powiedziała, że żeby zwracać uwagę przy tym całym okresie promocji, przy tym, kiedy się poznajemy, kiedy mamy te różowe okulary, kiedy działają hormony, kiedy wszystko jest po prostu piękne, łatwe i przyjemne, jak często nam się pojawia przy, załóżmy, jakichś zgrzytach, przy jakichś wymianach zdań, które niekoniecznie jest po mojej myśli, jak często pojawia się taka myśl, ale to się zmieni, po ślubie będzie inaczej, to jakoś się rozwiąże, potem o tym pomyślę. Jeżeli mamy takie sygnały, to raczej naiwne moim zdaniem jest myśleć, że to się po prostu samo rozejdzie, to najwyżej może się bardziej skumulować,
albo zmienić na taką postać, która już właśnie będzie nas uwierała i przeszkadzała, kiedy ten okres, że tak powiem, cudzysłów dobroci minie i tej wspólnej, wspólnego zabiegania o różne takie, no mówię, na takim najbardziej promocyjny czas, jak minie, no to zauważamy, że na przykład to są rzeczy, które wtedy nam przeszkadzają, czyli nie mydlić sobie samemu oczu i nie zaklinać rzeczywistości, że jakoś się ułoży. Najczęściej się nie układa jakoś, albo właśnie układa się jakoś, ale jest bez jakości, więc żeby była dobra jakość, to my musimy o to zadbać trochę wcześniej. Jeżeli widzimy, że na przykład są różnice albo coś nam nie odpowiada, to dobrze jest jak najszybciej o takich kwestiach komunikować. Czyli tak jak ty, Paweł, powiedziałeś o tym, że każdego dnia są te spotkania i tak jak myślę, że w narzeczeństwie czy w tych romantycznych początkach często znajdujemy ten czas, bo my mamy ten czas, my nawet nie musimy znajdować tego czasu, to właściwie to jest główna siła napędowa naszego związku i wtedy jak się spotykamy, to rzeczywiście to jest spotkanie uważne, takie zbierające z całego dnia, co się wydarza, a nie tylko takie administracyjno-logistyczne, co się wydarzyło, co trzeba zrobić, co załatwić, co kupić i gdzie z kimś tam pojechać. To żeby te spotkania były naprawdę bliskie i żebyśmy naprawdę podarowywali sobie nawzajem ten czas. I komunikowali rzeczy, które są dla nas niewygodne, ale również siebie doceniali. Czyli jeżeli widzimy na przykład coś, co nam się podoba, to żeby nie przemilczeć tematu albo żeby nie zignorować, tylko być za ten, tą rzecz właśnie wdzięcznym, wdzięczną i o niej komunikować, bo każda pochwała, która jest wzmocniona, bardzo często powoduje, że ktoś chętnie wykonuje kolejny raz tą rzecz, która była zauważona, bo czuje się zrobieniem tego na przykład dobrze, albo właśnie czuje się zauważony, kochany, akceptowany i tak dalej. Inna kwestia, która też mi przychodzi do głowy, to trochę tak jak ty powiedziałeś o tym kodeksie, Paweł, to żeby pewne rzeczy naprawdę sobie trochę obgadać, trochę stworzyć taką rodzinną czy partnerską misję. I jakkolwiek to, przepraszam, grubo brzmi, no bo mamy w firmach misję, mamy, ale w życiu tak osobistym to mało kto sobie tworzy jakąś misję związku, misję rodziny. Ale żeby wiedzieć, jakie właśnie wartości będziemy bronić do upadłego, a jakie rzeczy będziemy, nie wiem, odpuszczać sobie, jaką mamy wizję, jeżeli na przykład, nie wiem, właśnie z posiadaniem dzieci, nieposiadaniem dzieci, albo trudnością przy posiadaniu dzieci, czy dopuszczamy adopcję, czy nie dopuszczamy. No niby są takie tematy, dopóki się nic nie wydarza, no, że na to się jeszcze znajdzie czas i jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać, ale to mogą być takie też tematy, które mogą spowodować ogromny kryzys w związku, bo na przykład dla mnie to jest tak oczywista rzecz, że musi być tak rozwiązana dla kogoś kompletnie inaczej, że możemy nie znaleźć wtedy nic porozumienia, żeby przynajmniej pewne rzeczy mieć trochę pooswajane albo takie, bym powiedziała, jakoś osadzone w rzeczywistości, którą mamy tworzyć. Inna rzecz, która mi przychodzi, to też chociażby takie empatyzowanie z drugą stroną. Zobaczenie, czy ja bym chciała, żeby na przykład ktoś mnie tak traktował. Takie współodczuwanie, że jeżeli, nie wiem, ktoś mnie porównuje, to ja na przykład porównuję mnie do kogoś, to gasnę w towarzystwie, to może też nie porównuję męża do kogoś innego, bo on też na przykład wtedy się oddala. Inna kwestia to szukanie raczej plusów tego, co mamy, a nie minusów, czyli dbanie bardziej o relacje, a nie o racje, bo wiele osób jednak kładzie bardzo duży nacisk na to, co właśnie ja wniosłam do związku, ile ja się poświęciłam, ile ja zrobiłem, a ta druga strona jest jak gdyby tą gorszą, to żeby doceniać siebie nawzajem i starać się być dla siebie partnerami, bo najczęściej niestety jest tak, powtórzę, partnerstwo może być rozumiane w różnoraki sposób. Partnerstwo może być to, że ja zostaję w domu i ogarniam domowy aspekt, ty zarabiasz pieniądze i ogarniasz finansowy aspekt. Na przykład to też może być partnerstwo. Ale bardziej chodzi o to, że jeżeli mamy na przykład podział obowiązków ustalany, to nie, że ja sobie narzuciłam, ty Paweł robisz w domu to, 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 ty Mira robisz to, 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 a ja robię to, to, to. To jest narzucanie i to jest wtedy dominacja.
Czyli ja narzucam jakąś wizję, jeżeli mam poustalać różne rzeczy, to może się okazać, że część naprawdę obowiązków to z przyjemnością będzie robił i w ogóle nie będzie wokół tego kłótni. Bo ja na przykład mogę być świetna w prasowaniu, uwielbiać prasować, a ty będziesz nienawidził tego, tej czynności. I czasami my nawet nie siadamy, nie zastanawiamy się, co zrobić, żeby nam się milej żyło, ale też jak gdyby pożytecznie. Tylko narzucamy, bo u mnie matka zawsze ma okna, u ciebie ojciec zrobił naprawy auta, a ktoś tam, nie wiem, odkurzał, a ktoś wyrzucał śmieci. W naszej rodzinie może być nasz wewnętrzny kodeks i możemy ustalać pewne wartości, jakie zachowania na przykład nie tolerujemy, a które chcemy jakby wskrzeszać. To miłe damy. Tutaj sekundkę, ja tylko zrobię małe interludium, już mi oddaję ci głos. Mianowicie, że to, co powiedziałyście, jest, można powiedzieć, podprowadzeniem pod jutrzejszy temat, jutrzejszy program, w którym będziemy rozmawiać o tym, co każdy mężczyzna powinien wiedzieć o planowaniu rodziny z doktorem Piotrem Wołochowiczem, który jest specjalistą od relacji małżeńskich. Więc no, można powiedzieć, że niejako zaanonsowałyście już jutrzejsze wydanie. I Mira, mimo wszystko jednak, jeśli pozwolisz, to oczywiście zaczniemy od twojej wypowiedzi, ale zrobimy króciutką przerwę. Tak, może tak być? Dobrze. To proszę państwa, przypominam, że dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Miłość w praktyce rozmawiamy o tym, jaki wpływ na relacje małżeńskie mają tak zwane kastrujące żony. Na linii Skype są z nami współtwórczynie tego cyklu Izabela Kobierecka, psycholog, trener komunikacji i rozwoju, dr Mira Jankowska, mentor Mistrzowskiej Akademii Miłości. I za chwilę ostatnia część tego wydania Nocnych Świateł. Krótka przerwa na muzykę i też ostatnie paręnaście minut na to, byście państwo mogli do nas napisać jeszcze na Facebooku, w komentarzach, na profilu Radio Plus. Tam jest miejsce na forum wymiany myśli. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Za około 10 minut minie pierwsza, ostatnie chwile tego wydania Nocnych Świateł, w którym w cyklu Miłość w praktyce rozmawiamy o tym, jaki wpływ na relacje małżeńskie mają tak zwane kastrujące żony. Na linii Skype są z nami współtwórczynie cyklu dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości, oraz Izabela Kobierecka, psycholog, trener komunikacji i rozwoju. Ostatnie paręnaście minut, tak na oko, sądzę, że 13 mniej więcej, nam pozostało do końca, więc jeżeli państwo jeszcze chcecie dodać jakąś myśl, komentarz bądź zadać pytanie, to zapraszam na Facebook, tam profil Radia Plus. I pierwszy post od góry i pod nim w komentarzach jest na to miejsce. No więc tutaj parę minut ostatnich poświęciliśmy temu, co robić, żeby nie dopuścić do takich sytuacji. Mówiliśmy o profilaktyce, o pewnym budowaniu relacji, które spowoduje, że do takiej dominacji, zaburzonej równowagi w relacji nie dojdzie, ale jeżeli są sytuacje, w których no coś takiego się dzieje i ktoś ma na tyle przytomności umysłu, żeby jednak powiedzieć stop, ja nie chcę tak dalej, bo widzę, że to się u mnie dzieje, no to co warto zrobić, żeby nie być osobowością no, kastrującą albo uległą, która w takiej sytuacji po prostu już oddała pole walki i właściwie stwierdziła, że tutaj już nie da się nic zrobić. Czy da się przywrócić wzajemny szacunek, partnerstwo, równowagę w tym związku? Choć na pewno nie będzie to łatwe, ale czy warto zakasać rękawy i się za to wziąć? Czy to jest możliwe, odwrócić taką sytuację? Wydaje mi się, że zawsze warto jest ratować relację, która była dla nas na przykład taką relacją ważną, karmiącą na początku. Myślę, że nie ma sensu spisywać od razu wszystkiego na straty i nawet nie podejmować próby. Oczywiście nikt nie daje gwarancji, że próba się powiedzie i uda się w takim kierunku, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale poddać się bez próby walki, moim zdaniem, byłoby też nie okej. Jeżeli zauważamy, że mamy ogromną trudność i zagalopowaliśmy się w tym wszystkim i nie potrafimy już po rozmowie ze sobą pewne rzeczy wprowadzić, bo tego jest za dużo na zbyt wielu obszarach, to oczywiście bym rekomendowała chociażby jakąś konsultację terapeutyczną i pewnie niektóre pary nie obędą się bez terapii. To trzeba też wprost po prostu powiedzieć, że to może być na tyle poważny problem, że to dwiema, trzema przegadanymi wieczorami z dobrą butelką wina się nie rozwiąże, tak?
I że też trzeba dać sobie prawo, że jeżeli nasze sposoby nie działają, to one mogą być niewystarczające, a poza tym często niestety my wchodzimy w kolejny naszych schematów, czyli ja ciebie słucham na swój sposób, tak jak jestem nauczona. Ty mnie słuchasz na swój sposób, tak jak i ty jesteś nauczony. I często to, co jest najważniejsze, potrzeby, które komunikuję, przez drugą stronę są w ogóle niesłyszalne. Mhm. Dlatego jest ważne, żeby ta trzecia osoba była wprowadzona, która jej rolą jest przede wszystkim być neutralnym, najbardziej obiektywnym w tym i nie zajmować stanowiska ani nie wiem, sympatyzującego z żoną czy z mężem, tylko po prostu nazywającymi to, co się gdzieś wydarza, coś, co obserwujemy i nic więcej. Więc niektóre pary pewnie nie obędą się bez przynajmniej jakichś konsultacji takich terapeutycznych albo po prostu terapii, ale wydaje mi się, że jeżeli komuś zależy na utrzymaniu związku, to też warto jest takie coś zainwestować, bo myślę, że para, która przejdzie chociażby wspólnie terapię małżeńską, par, ma w sobie już zasób do rozwiązywania potencjalnie innych trudnych sytuacji, nawet na bazie tego, że przeszła taki kryzys. Więc to jest trochę taka inwestycja też na przyszłość, że po prostu zaczynamy siebie inaczej słuchać, inaczej na siebie reagujemy, nie przerywamy sobie, nie dopowiadam, co ty chcesz powiedzieć, ty nie dopowiadasz, co ja niby chcę powiedzieć, tylko po prostu się widzimy i słyszymy. A to naprawdę dla niektórych ludzi jest mega odkrywcze. Ja bym dodała do tego dwie rzeczy, że po pierwsze ty mówisz, Iza, już o takiej sytuacji, słusznie, kiedy coś już jest naprawdę poważnie zaawansowane i gdzie nie ma już możliwości, żeby tej trzeciej osoby czy trzecich osób, bo czasami to jest para na przykład mediacyjna, nie wprowadzać. I to jest no, potężne koło ratunkowe i też szansa na nauczenie się siebie na przyszłość. Ale zanim do tego dojdzie, a jesteśmy po okresie promocji, po tym okresie powiedzmy narzeczeństwa, to bardzo moim zdaniem jest ważne, żeby w sytuacjach, kiedy widzimy, że coś tutaj nie gra, że się źle czujemy w jakichś sytuacjach, że jesteśmy dziwnie traktowani, żeby stanowczo reagować. I wtedy poważnie rozmawiać, żeby nie pozwalać sobie na to, że a no to ona tak ma, tak się nauczyła i coraz bardziej się w to na przykład wdraża i pogłębia ten styl na przykład zachowania, styl traktowania mnie jako męża, który mi kompletnie nie odpowiada. I myślę, że to jest kwestia szacunku. Jeżeli nie mam szacunku do drugiej osoby, to znaczy, że automatycznie też nie mam szacunku do siebie. No bo jak ja mogę być z kimś, kogo nie szanuję? Więc ja myślę sobie, że tutaj to jest bardzo ważny moment i warto nie przeoczyć go i bardzo pilnować tego. Dodam do tego też ten wątek, o którym tutaj nie mówiliśmy, a warto go przywołać, że jeżeli mówimy o sakramentalnym też małżeństwie, to tam jest kwestia jednak, jakby nie było tej łaski, która jest związana z tym sakramentem. Ona jest niewidoczna, ale ona jest, bo w tym związku on jest jakby budowany na bazie miłości Boga, którą ludzie wzajemnie do siebie odczuwali. I to jest źródło tej prawdziwej miłości, bo człowiek sam z siebie nie ma nic. W takim rozumieniu powiedziałabym wyższych wartości. To, co mamy, no to dostajemy i staramy się rozwijać, bo dostaliśmy to od kogoś, kto przez wielkie K, czy przez wielkie B po prostu. No tak, tutaj cytując Pismo Święte, możemy sięgnąć do tego fragmentu, który mówi, cóż masz, czego byś nie otrzymał. Otóż prawda? To. No ale, tak, to tu masz jeszcze, absolutną rację. I jeszcze dodam taki jedną rzecz, która mi się bardzo wyświetliła, jak rozmawialiśmy ostatnio, w sensie kilkanaście minut temu, a mianowicie, że pamiętam Mark Gungor chyba jest, no nie wiem czy twórcą, ale on używa takiej metafory, że związek dwojga ludzi, zwłaszcza małżeński, mężczyzna, kobieta, to jest związek trochę jak w banku. Może to nie są zbyt w dzisiejszych czasach miłe skojarzenia, ale powiedzmy, że chodzi o konto wpłat i debetów. Jeżeli robimy coś, co jest dobre dla drugiej strony, czyli dla obojga, ale buduje ten związek, wspiera,
rozwija, wzmacnia osobę, tak? To ja wpłacam na konto jakby tego swojego związku i tej drugiej osoby. Ale jeżeli robię coś, co ujmuje tej osobie wiary w siebie, szacunku do siebie, szacunku wzajemnego, rozbija tę jedność małżeńską, niszczy człowieka, to się robi debet. I to nie jest tak, że oto ja zasypię to. Tego się nie zrobi bukietem kwiatów jednego dnia. Czy w drugą stronę, nie wiem, jakimś życzliwym słowem, czy fajnym seksem, bo ludzie są poranieni. I myślę sobie, że ten obraz tych zysków i strat na koncie związku naszego jest bardzo łatwy do wyobrażenia. I jeżeli ktoś kogoś ośmiesza, dyskredytuje, niedocenia, obraża, automatycznie natychmiast debet jest tego związku, więc jak to potem ludzie chcą nadrobić, no to i czy ta osoba chce nadrobić, to już jest, powiedziałabym, wielki znak zapytania. Niemniej warto sobie to tak wyobrażać. Pozwolę sobie wrócić, Iza, do tej myśli, którą tutaj mówiłaś o tym, żeby dyskutować o tym, co jest trudne, ale jeżeli mamy pewien sposób różny rozumienia tych samych znaczeń, to warto zadać, i tutaj to podkreślaliśmy często właśnie w tym wspomnianym przeze mnie cyklu Małżeński Warsztat, który jest w Archiwum Nocnych Świateł, tam można go znaleźć, wszystkie odcinki. Właśnie ojciec Piotr Zajączkowski podkreślał, że w takich sytuacjach, kiedy czujemy, że powiedzieliśmy coś bardzo jasno, a druga osoba nas nie rozumie, no to warto zadać takie pytanie, czy dobrze zrozumiałem, że to, co powiedziałeś, to jest to i to i to. I wtedy ktoś ma, nie, ja miałem na myśli to, to, to i to. No mamy swoje kody kulturowe, mamy swoje doświadczenia, mamy swoje również pewne sposoby komunikacji, które wynosimy z rodziny i przez środowiska, w których funkcjonujemy. I czasami może tak być, że mówiąc coś jakimś skrótem myślowym albo nazywając coś po imieniu wręcz, możemy mówić zupełnie o czymś innym. Więc tutaj jakimś sposobem na takie niezrozumienie i niewchodzenie w porwania emocjonalne, które są czymś, są ominięciem rozumu, jeżeli coś na przykład nas zaboli w stwierdzeniu drugiej osoby, to zawsze możemy dopytać. Po prostu słuchaj, czy ja dobrze zrozumiałem, że ty powiedziałeś to i to znaczy to, jak ja zrozumiałem, że to znaczy to i tak dalej, i tak dalej. No to jest chyba jasne, żeby tutaj nie tworzyć jakiejś piętrowej figury takiej semantycznej. Mhm. To ja jeszcze bym do tego dodała, że jeżeli mamy te wpłaty do konta takiego emocjonalnego w relacji, to ciężko jest wpłacać, jeżeli moje konto jest puste, więc zaczęłabym od siebie. I to już też wielokrotnie mówiliśmy chociażby w Nocnych Światłach, że bez kochania samego siebie, bez akceptowania samego siebie trudno jest akceptować czyjeś potknięcia, czyjeś niedoskonałości. Święte słowa. Ja bardzo serdecznie, jeżeli będą mieć Państwo ochotę, chciałabym Was zaprosić na czwartkowego live'a, który będę miała przyjemność poprowadzić razem z Michałem Kmieciem w poluzowanym czwartku o godzinie 20. Jak być doskonale niedoskonałą wersją siebie, bo w dzisiejszych czasach mamy bardzo często taką tendencję do bycia perfekcjonistom, że nie pozwalamy sobie na potknięcia, nie pozwalamy sobie na słabość, na trudniejsze momenty, na poczucie humoru, na dystans do siebie. W związku z tym próbujemy być jacyś, a jak próbujemy być jacyś, to bardzo często ta wersja jest naprawdę nieudana, bo jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy na koniec dnia. Więc jeżeli mielibyście Państwo ochotę posłuchać, bo to akurat jest na Facebooku, to bardzo serdecznie zapraszam do uczestniczenia i do komentowania, bo jest to live, więc jest okazja też jak gdyby
z nami podyskutować na ten temat. Link już dodałem, jest dostępny na Facebooku, więc jeżeli ktoś z Państwa chce skorzystać, to zapraszam. Dołączam się do zaproszenia Izy w komentarzach pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. W tej chwili na samym dole komentarzy jest link do tego, wystarczy kliknąć, już możecie Państwo brać w tym udział, ale tak sobie pomyślałem, Iza, że to jest właśnie bardzo blisko tego tematu, który dzisiaj poruszamy, czyli skoro tutaj perfekcjonizm i hiperdoskonałość, znaczy przynajmniej poczucie, wyobrażenie o tym, że takim się jest, jest również taką ścieżką, niestety bardzo niedobrą do dominacji i do nierówności w relacji, no to warto zaakceptować właśnie tą niedoskonałą wersję siebie, która no, jest na tyle doskonała, na tyle dobra, że jest taka, jaka być powinna i inna nie będzie. Że wystarczy, że jesteśmy wystarczająco dobrzy. Po prostu. Tacy, jacy jesteśmy. To jest bardzo istotna rzecz. No, jeżeli ktoś nie akceptuje siebie, to jak słusznie przed chwilą Iza powiedziałaś, to no, nie da się z pustego nalać w inne naczynie. No, jeżeli nie mam szacunku do siebie, no to jak mogę go dać drugiej osobie? To ja przy okazji też się dołożę, co pozwoliłam sobie wrzucić na profil radiowy link do warsztatu, który robię, Nieodgadniona. Najbliższy robię 23 stycznia, czyli w najbliższą sobotę. Mam ostatnie dwa miejsca, więc gdyby któraś z pań chciała, to zapraszam. Tylko musiałabym to szybko wiedzieć, tam są informacje co i jak. On o tyle jest dobry też, że traktuje, właśnie to jest to, co mówiliście teraz, czyli traktuje kobietę całościowo, czyli okazuje się, gdzie są te nasze słabe, jakby to powiedzieć, przestrzenie kobiecości, które próbujemy sobie z innej strony naddać, żeby czuć się dobrze, my jako kobiety w naszych kobiecych rolach i zadaniach, tracąc często, czy zaniedbując czasami własną tożsamość po prostu kobiecą, czyli to, kim jestem jako kobieta, ja jako ja. I to jest jedna rzecz. Oczywiście tam jest też element taki zewnętrzny i też z wizażem i ze stylizacją, który bardzo dobrze robi, bo panie bardzo dobrze się w tym odnajdują, ale najważniejsza rzecz to jest nasz środek, to wnętrze. A druga rzecz, na którą też chciałabym jakoś zwrócić uwagę, to jest mentoring, który robię. I obie te rzeczy, mentoring, czyli takie towarzyszenie, rozmowa na twój temat, który pomaga gdzieś namierzyć problem z różnych obszarów i relacyjnych, ale też osobistych i zawodowych, i samotności, i właśnie różnych kwestii, z którymi się po prostu borykamy. I jedną i drugą rzecz można znaleźć na stronie mirajankowska.pl i tu adekwatnie w zakładce albo kobiecość, albo mentoring. mirajankowska.pl, kobiecość albo mentoring. No to ja zapraszam, po prostu. Dołączam się do zaproszeń, a na dzisiaj ten teatrzyk zamykamy. Miłe damy, które dzisiaj tworzyły program z cyklu Miłość w praktyce, zapraszają do swoich teatrzyków. Dołączam się, jak już wspomniałem, do tych zaproszeń. Zapraszamy Państwa do tego, żeby do tych teatrzyków zajrzeć na Facebooku, na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, tam gdzie forum wymiany myśli, możecie Państwo znaleźć linki do wspomnianych przed momentem wydarzeń, które już niebawem. A na dzisiaj serdecznie Wam, moje drogie Panie, dziękuję. Przypomnę, że to była kolejna audycja z cyklu Miłość w praktyce w ramach Nocnych Świateł, a zatytułowaliśmy to wydanie Jaki wpływ na relacje małżeńskie mają tak zwane kastrujące żony. Państwa i moimi gośćmi, a zarazem współtwórczyniami tego cyklu przez ostatnie dwie godziny z paroma minutami były psycholog, trener komunikacji i rozwoju Izabela Kobierecka. Serdeczne, gorące dzięki. Dziękuję i dobranoc. Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości. Również gorące, serdeczne podziękowania. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję też Państwu, dziękuję za wspólnie spędzony czas i za te myśli, które Państwo tutaj włożyliście jako wsad taki intelektualny i emocjonalny. Przepraszam, jeżeli nie wszystkie wpisy udało nam się przeczytać, które zamieściliście na Facebooku. No i skoro kończymy, to od razu rzecz jasna zapraszam do Nocnych Świateł nie tylko na jutro, ale w ogóle od poniedziałku do czwartku. Taki jest cykl Nocnych Świateł. W tygodniu 4 razy się spotykamy między poniedziałkiem a niedzielą. Poniedziałek, czwartek w tym rytmie, tuż po 23 na żywo na częstotliwościach lokalnych Radia Plus. A na całym świecie, poza Polską, możecie nas Państwo słuchać przez internet. Zapraszam na radioplus.pl, gdzie
nie tylko można słuchać radia na żywo, ale znaleźć także archiwum Nocnych Świateł. Przez zakładkę programy można wejść do archiwum, tam prawie 1200 audycji do odsłuchania, bo dzisiaj spotkaliśmy się po raz 1192. Jutro, jak wspomniałem, w środowy wieczór o tym, co każdy mężczyzna powinien wiedzieć o planowaniu rodziny, a gościem programu będzie dr Piotr Wołochowicz, dyrektor Fundacji Misja Służby Rodzinie, autor książki To nie jest babska sprawa. No, jutro będziemy na ten temat polemizować. Na dzisiaj dziękuję. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.